No dzień dobry tutaj. O, już nas wszystko elegancko nas widać. Bartek Cabaj. Witam, cześć wszystkim. Ale głośno, albo ja mam głośno, albo ty jesteś głośno, ale dobra, ogarniemy. Siemanko czat, siemano wszystkim, ligowiec, wtorek, jak co wtorek, pierwsza liga, podsumowanie. Tak się składa, że ja ostatnio sporo prowadzę tych programów pierwszoligowych. Jest ze mną dzisiaj ekspert pierwszoligowy, także się nie martwię. Moja wiedza nie zawsze jest pełna, ale tutaj zawsze ktoś mnie wspiera, czy we dwóch, czy tak jak dzisiaj jeden. Jak jest nas dwóch, to myślę, że program będzie w miarę szybki, ale też mamy dwóch gości. A kto to już nam... Chcę dołączyć. Krzysiek Drzazga? Szybciutko. Dobra, to na razie nie wpuścimy. Nie wpuścimy Krzyśka, bo to jeszcze nie jest pora. Także Bartek, możesz zacząć mówić o pierwszym meczu, ja potem tutaj wszystko ponaprawiam. Nasz gość już się niecierpliwi. Tak, na pierwszy mecz sobie wejdź GKS Katowice Sandecja. Proszę cię, zacznij, ja tu poogarniam plus ogłoszenia parafialne, za chwilę powiem. No tak a propos tego meczu, to już mogę kończyć tak naprawdę, bo w tym meczu niewiele się działo. Ta kolejka ogólnie pierwszej ligi taka dosyć, widać, że może ta pierwszoligowe 11-dniowe granie, ten maraton troszkę chyba pierwszoligowców nam wykończył i ten weekend taki nie obfitał w emocje, nie obfitał w gole. Tak naprawdę jeden mecz taki bardzo emocjonujący, stykowy, do którego potem przyjdziemy jeszcze w trakcie tego programu, a jeśli chodzi o Katowice, no to duże rozczarowanie, no bo Sandecja cały czas w poszukiwaniu wygranej. Były dwie poprzeczki, były niby te okazje Walskiego, Masa, ale nie udało się strzelić gola. Gieksa taka bezbarwna zupełnie w tym spotkaniu. Bez tych kibiców jednak w Katowicach to i gospodarze gdzieś tacy jakby trochę wyblakli. No i tutaj do tym meczu nie ma co się chyba rozwodzić. Wiesz co, właśnie to chciałem podkreślić. Ja sobie tutaj takie krótkie notatki porobiłem a propos tego spotkania. Tylko muszę to znaleźć... że chodziło mi o właśnie tą pustą trybunę, tak, w Katowicach. No nie wygląda to fajnie. Tam bodajże było 600 widzów, w tym trochę z Sandecji i Sandecja de facto grała u siebie, nie? Na tych skrótach i w ogóle było słychać po prostu doping kibiców Sandecji. No tak, nie ma tych cały czas z tej grupy kibicowskiej, jak która na tym blaszoku zawsze robiła atmosferę, no i ciężko ogląda się te mecze właśnie z Katowic, no bo raczej ten stadion, mimo że już no, lata świetności ma za sobą, mimo że tam są te plany przebudowy, no to jednak zawsze te mecze gdzieś miały swoją atmosferę. Tutaj tak trochę jakby, no oczywiście jeszcze kamerę zostawiono tą właśnie opuszczoną, w cudzysłowie mówiąc, z trybuny, no to takie jest podwójne smutne obrazki. No, byli kibice gości, Sandecja była bliżej zwycięstwa, były trener Dariusz Dudek mógł wywieźć tutaj z Bukowej 3 punkty, no ale Sandecja też na początku tego sezonu nieco rozczarowuje i cały czas musi poczekać na to swoje premierowe zwycięstwo. No to był 5. remis, tak? 1 porażka, 5 remisów, więc tutaj Sandecja remis, Nowy Sącz można tak trochę przekornie powiedzieć. No ja nie pamiętam takiej serii, żeby ktoś tak remisował ciągle. No tak, tutaj naprawdę Sandecja no miała tą rundę za Dariusza Dudka, gdzie praktycznie wszystko wygrywała i wydawało się, że wedrą się do baraży, gdy on przyjmował drużynę też z kolei po tej wtedy serii porażek, gdy się wydawało, że już ta sytuacja jest ich dramatyczna. Potem była seria wygranych, to teraz seria remisów, można powiedzieć, wszystko tam tak idzie falami. To teraz pytanie dla kibiców Sandecji, oby z tych remisów znów przeszło na zwycięstwa, nie na porażki, no bo wtedy oni mogą się zadomowić w tej dolnej części tabeli na dobre. Jeżeli chodzi o te moje notatki, do których się dokopałem, no to mówiłeś o tej poprzeczce, sorry, cały czas mam te nakładki na zębach, ale już coraz prostsze zęby, także będzie myślę git. Poprzeczka Walskiego, to mówiłeś, tak? Bartek, z tego co kojarzę, tak, potem tak. Kolejna groźna główka z Rożnego, Sandecji i broni Kudła. Dobry mecz bramkarza, fajnie wybronił. Ogólnie od początku sezonu solidnie się prezentuje. No miał tam chyba jedną taką wpadkę, ale tak generalnie naprawdę sporo takich interwencji na plus. Dużo lepiej niż w zeszłym sezonie, bo on wiosną mnie nie przekonywał, a tutaj na początku tego sezonu naprawdę jest takim pewnym punktem drużyny. Tu trener Beretta mi podsuwał właśnie propozycję, żeby zaprosić bramkarza Gieksy do nas, bo on godo, także byłoby trochę po śląsku. Też jeżeli nie zawodnik, to przynajmniej kogoś z kibiców chcielibyśmy zaprosić w przyszłości GKS-u, bo tak jak wiecie, bywają u nas kibice. I też to jest zawsze ciekawa perspektywa spojrzenia na klub, więc jeżeli ktoś nas ogląda z Katowic, kto chciałby wziąć udział w ligowcu, powiedzieć parę słów na temat GKS-u, to zapraszamy w komentarzach na czacie albo pod tym filmem. Dajcie znać albo piszcie do nas na priv na różnych socjalach. No i druga połowa, znów poprzeczka bramki GKS-u po strzale Masa. No i super GKS-u po wrzutce, tak ta piłka się prześlizgnęła przez wszystkich i w zasadzie emocje się skończyły. Co sobie jeszcze wynotowałem, no to właśnie ten smutny, pusty blaszok.
No i ciekawy transparent, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, za bramką, jedną tam nie na tą trybunę gości, tylko za tą bramką drugą, dopinguj, nie przeklinaj. No, to garbarnia Kraków z drugiej ligi się o tym odpisała, bo oni słyną z tego kulturalnego dopingu. No powiem ci, że na Gieksie tego się nie spodziewałem i nie wiem, jakie jest twoje stanowisko, no bo to jest takie, że to jest stadion, to nie jest kościół i generalnie stadion często służy jako właśnie narzędzie do pokazania emocji. To kreatywne, ale ja lubię takie kreatywne jakieś transparenty, mogą być wtedy wulgaryzmy, ale nie lubię takiego obrażania, tego przekrzykiwania no się sztuka dla sztuki. Chamstwo wiadomo jest słabe, ale generalnie stadion to nie kościół, tak jak mówię, tu trzeba wyrazić emocje, po to się przychodzi też nieraz, żeby się wydrzeć i też bywały historyczne momenty na stadionach, także no nie wiem, ciekawe. Nie, no tak, no chciałbym no, poznać genezę tego transparentu. Tak, to ciekawe, po pierwsze genezę, więc tym bardziej jakiegoś tutaj kibica, Gieksy i tak dalej zapraszamy, żeby te wszystkie też podteksty wytłumaczyć, ale to o czym mówimy, no te puste trybuny, no to są zdecydowanie gorsze, więc już lepsze tego typu okrzyki, wyrażanie emocji zdecydowanie, bo i wtedy mecz się lepiej ogląda, przynajmniej tak jak dla mnie, to trochę jakbym znów w pandemii ten mecz odpalił się. No, dokładnie. Dobra, to teraz ogłoszenia parafialne. Krzysiek tutaj ogarnięty, także wejdzie w swoim czasie, będzie okej. Okay. Ja mam żonobijkę dzisiaj na wzór Maćka. Wczoraj Maciek potężnie sobie siedział w żonobijce. Bartek dzisiaj w ładnej koszulce, pokaż. Tak, jest ligowiec cały czas. Nie widać, nie widać, troszkę wyżej. Tak, o jest tutaj elegancki. Logo ligowca, ja mam tutaj pierwsza klasa, także mamy sobie swoje koszulki. Ty masz oprawioną, to już w ogóle. Jak nas patroni oglądają, to piszcie do nas, bo cały czas kombinujemy, jak to dla was właśnie te koszulki przygotować, żebyście mogli też je mieć, a wiem, że kilka osób by taką koszulkę z chęcią przygarnęło. No to teraz witam czat w końcu, bo się no, uda teraz. Kamil Smolik, witam. Jakub Białek, Belmonda, WG Fanpage, witam. Kynio, Niebieskie Siemce, siema. Marcin Soku, siemano, patron. Pozdrawiamy patronów, 18 osób cały czas nas wspiera, dzięki wam się rozwijamy, dzięki wam możemy inwestować w różne rzeczy, to wszystko kosztuje i tak dalej. Kupiliśmy za to logo, też promujemy różne posty na Facebooku, też no powoli tam pewne plany będą realizowane, także bez hajsu się po prostu nie obędzie, a wasze wpłaty grosz do grosza i trochę się tam zawsze uzbiera jakaś sumka. No i też na wyjazd, no bo jedziemy do Stężycy i jedziemy na Choniczankę. Będzie drugi w historii ligowca vlog pierwszoligowy, bo będziemy na Choniczanka Górnik Łęczna. To najpierw w piątek, a w niedzielę Radunia Stężyca gra z GKS-em Jastrzębie, więc tutaj ligowiec się pojawi, bo to będzie pierwsze zebranie zarządu, może jakiś spontaniczny live po Barszczyku się pojawi, no zobaczymy. W każdym razie chciałem jeszcze pozdrowić patronów, ale chciałem jeszcze pozdrowić wspierających, którzy nas wspierają na YouTubie. No bo nie wiem, czy wiecie, jest taka opcja, obok subskrybuj można kliknąć wesprzyj i tutaj mamy już osób, ile? 5! Niebieskie Siemce, także dwa razy, podwójny patron, Dawid Wolski, Sebastian Breguła, Remake, chyba, że wolisz Remake, Bartosz Galant, to są osoby, które nas wspierają na YouTubie, zajebiście, fajnie, że jesteście, pomagacie nam w rozwoju i to jest super. Łapki w górę, słuchajcie, bo cały czas zbieramy, ja myślę, że taka stówka na czacie, stówka lajków, to jest fajna sprawa. Psiaki do adopcji cały czas są do wzięcia, link w opisie. No i razem dla Kuczyego też później będzie taka plansza i cały czas pamiętamy o tym zawodniku Garbarni. Dobra, Skra Częstochowa, Zagłębie Sosnowiec. 1-0, wygrywa Skra, znowu Mesjasz, znowu rzut karny. Spora grupa kibiców Zagłębia, Sosnowiec, no niestety dla nich oglądała porażkę. No i ta Skra potrafi. No ja już powiem, nie mam siły tej skry komentować ich występu, bo to jest aż niemożliwe, naprawdę, bo są drużyny, które jakieś mają plan, wszystko się starają, bo to potem nie wychodzi, a w Skrze to wygląda tak z zewnątrz oczywiście, tak jako też po stronie obserwatora, to wszystko gdzieś klejone na prędce, znów od początku sezonu grają wszystko na wyjazdach, no bo Bełchatów, no to niby można mówić, że to ich dom, no ale to jest de facto oczywiście wyjazd, także grałem wszystko na tych wyjazdach w stadionie w Bełchatowie, tutaj tak jak też mówisz, no była ta grupa kibiców Zagłębia Sosnowiec, więc tak naprawdę tylko Zagłębie było dopingowane, bo poza tym to tam jest kilkudziesięciu widzów takich, można powiedzieć, może ktoś z Bełchatowa się skusi na mecz pierwszej ligi, może faktycznie Skra ma. A powiedz mi, bo ja nie wiem tak naprawdę, nie wnikałem, czemu nie gra Skra gdzieś tam w Częstochowie? No nie wiem, nie czy ma gdzie? Stadionie Rakowa, tak, no nie ma gdzie, a ten stan przy ulicy Loretańskiej, on nie jest dopuszczony, zresztą tam już ta sztuczna trawa była bardzo słaba, on zresztą nie spełnia chyba wymogów pierwszoligowych. Tam teraz Skra ma chyba jakieś miesięczne w ogóle sprawozdania do komisji licencyjnej
przedstawiać, no bo ta sprawa licencji była na ostrzu noża i to na ostrzu noża tak naprawdę była przyszłość Skry, no bo gdyby oni też zostali gdzieś tam zdegradowani, no to pewnie by nie otrzymali albo przynajmniej 50% zaledwie tych pieniędzy z Pro Junior System, no i też ta struktura finansowa klubu pewnie by się posypała. A tak znów to jakoś wygląda. Piłkarze też tacy zebrani troszkę z innych klubów, czy to Kozłowski na przykład z Gieksy, czy Hilbrych, który grał ostatnio w Resowi, i oni gdzieś tutaj taka troszkę w cudzysłowie oczywiście zbieranina, bo to ten wyraz się gdzieś może powiedzieć pejoratywnie tutaj akurat w takim generalnym, powiedzmy, tego słowa znaczeniu, i oni ze sobą naprawdę są, dobrze współpracują, dobrze to wygląda, no i wygrywają. No, w tygodniu wygrali w Bielsku Białej 1-0, no to wygrać tam w Beskidzie na tym stadionie to była ogromna niespodzianka. No ale słuchaj, jak masz w składzie Mesjasza. No i masz Mesjasz z zbawicielem tutaj, Już wiemy, kogo zaprosimy ze Skry, nie? Tak, tak, może tutaj też zbawi nasz program, ale no naprawdę, to też tutaj ta czerwona kartka. To dobre, to mi się podoba. Początku, tak, na początku drugiej połowy Zagłębie zostaje w dziesiątkę, po tej czerwonej kartce dla Dalicza też nagle się Gosłowski gdzieś tam urwał, Dalicz go ściągnął i wyleciał. Skra też sytuację nie kreował, ale Bonecki gdzieś tam nabity na rękę, zareagował VAR i dwa mecze z rzędu wygrywają po tych uderzeniach z rzutów karnych, także no grają na zero z tyłu przede wszystkim. Znów, no ja mam wrażenie, że tam wstawiliby mnie albo ciebie do tej bramki, to by nagle byśmy sobie przypomnieli, że jednak potrafimy bronić, no bo gruby na bramkę. W zeszłym sezonie dokonywał cudów. Wcześniej przecież tam jeszcze był Biegański, zanim trafił do Wisły Kraków. Aha. Chwilowo też bronił w zeszłym sezonie Sujecki. Teraz ściągnięty Bursztyn, który też już po przejściach gdzieś tam się odbijał od różnych pracodawców, od Pogoni Szczecin, tak? Przede wszystkim chyba. Także tutaj też nagle zachowuje czyste kąta i to wszystko na Skry układa się bardzo dobrze. Bubu, zapraszasz nas do Kołobrzegu, a przy okazji jesteś naszym wspierającym. No i to jest to, o to chodzi. Bądźcie jak Bubu, zapraszajcie nas do siebie i jeszcze kliknijcie wspieraj. A Kotwica tam miażdży. Miażdży, ale no nie o Kotwicy dzisiaj, bo to nie ten live, ale bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Nas szybko poszło, także mamy ile? 15 minut live'a, już mamy jedną osobę plus. Zajebiście. Łaziska Górne pozdrawiają, Jan Wacław, RKS Chełmianka pozdro, również Gangster z Chorzowa. Siemano, Gangster, fajnie, że jesteście. No i co o tym meczu? Chyba wszystko, nie? No bo generalnie co, jedna bramka, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed live'em, że jakaś porywająca ta kolejka, jakaś turbo nie była, nie? Także myślę, no tak, że... Tak, Zagłębie rozczarowało, no bo mało kreowali tych sytuacji w pierwszej połowie, gdy jeszcze grali w komplecie, no a tam to takie stężenie kreatywności właśnie Pawłowski, Banaszewski, Sobczak, no Masłowski, wydaje się, że powinny być bardzo wysokie, tymczasem to nie do końca tak wyglądało, no i Skra te wszystkie atuty gdzieś tam zbiła, tak znów kolokwialnie mówiąc, i zgarnęła te 3 punkty po raz kolejny. No i mamy podwójnego patrona Bubu, patrona IT YouTube wspiera, także drugi kolega obok Niebieskich Siemców nas tak tutaj wspomaga. Fajnie, super, zajebiście. GKS Tychy, Wisła Kraków, no to było chyba najciekawsze spotkanie takie na papierze. I myślę, no że i, było co oglądać. I w praktyce, nie? Też, tak. Kurczę, ja się takie luźna myśl na ten temat, na temat GKS-u Tychy. W ogóle prawie, że udało nam się Daniela Rumina ściągnąć o włos. W każdym razie, jeżeli oglądają nas Tyszanie, kibice GKS-u, to myślę, że niebawem się pojawi. Mam tutaj też no, znajomych w klubie, że tak powiem, więc tutaj dobry kontakt z GKS-em. Myślę, że bez problemu ktoś się u nas zjawi. Najprędzej właśnie Daniel, który strzelił gola. Trochę gorzej, Bartek, wygląda sprawa z Wisłą Kraków. Ty znasz panią rzecznik, ale no, byliśmy bliscy załatwienia kapitana Wisły, nie udało się i cały czas gdzieś tutaj będziemy próbować. Nie poddamy się, jeszcze trochę tych kolejek zostało, także live'ów będzie. Myślę, że ktoś z Wisły się prędzej czy później pojawi. Na to w każdym razie był kibic z Wisły, to przynajmniej tyle, co mogliśmy, to zrobiliśmy. Tak, a jak znacie... To zawsze ciekawe. Tak, a jak znacie Jerzego Brzęczka prywatnie, to dajcie znać, to też byśmy chętnie tutaj trenera ugościli. W każdym razie 3-1 GKS wygrywa z Wisłą, chociaż to Wisła pierwsza objęła prowadzenie. No tak, objęła prowadzenie i po takim rzucie karnym dosyć z niczego, no bo tam był rzut rożny, dośrodkowanie. Wydawało się, że Tyszanie normalnie wybili, oddalili zagrożenie, a potem zareagował VAR i Wołkowicz faktycznie gdzieś tam chyba uderzył. Jarocho gdzieś tam go tak nieprzepisowo zatrzymywał. Arbitrzy na VAR-ze to wyłapali, rzut karny, znów strzela Fernandez, a więc on tutaj wrócił do składu, dwie kolejki z rzędu, 3 trafienia. Z takim stoickim spokojem. Ale tam widziałeś, jak Kostrzewski tańczył na linii? Zwróciłeś uwagę?
Tak, Kostrzewski, zresztą on miał wcześniej, w tej wcześniejszej fazie meczu dwie takie interwencje, też bardzo ładne po strzale Jarocha i ten pierwszy chyba też Fernandez wcześniej jeszcze próbował, także Kostrzewski, tutaj widać też te różne filmiki takie z szatni, czy gdzieś widzę, że on tak od razu wszedł z drzwiami do tej no też, bo generalnie będzie Maciek Gostomski, później to pogadamy może też o Adrianie Kostrzewskim. Myślę, że zawodnik, który z powodzeniem sobie radzi, zresztą widać w pierwszej lidze, bo był zmiennikiem Maćka Gostomskiego i zawsze o nim miałem dobre zdanie, bo wybronił parę meczów Górnikowi, a tak jak mówisz, wjechał z buta, fajnie zatańczył Dudek Dance, ale Fernandez to z profesurą, on się jeszcze popatrzył na niego i tak se smyrnął tą piłkę, masz i ten, nie? Cicho tam. Tak, zobaczył, że już ciężar przeniesiony na tamtą nogę, że już nic nie zrobi, no to pełna kontrola, to świadczy też o takiej pewności siebie i właśnie tych umiejętnościach już, że nie trzeba gdzieś mocno tyle kontrolować w bramkarza, no ale potem się posypało, patrząc na Wisłę Kraków, przede wszystkim się posypało, no bo oni dosłownie sobie tego gola 1-1 sami strzelili, no bo wyrzut z autu, Żyro to gdzieś tam trąca i Oj, to jest. To kuriozalna prawda. To jest komedia, tak szczerze powiedziawszy. No nie dogadali się, tym chyba Balta skakał, tak? Z Żyro. Tak, Balta. Ilić Balta, tak? On się nazywa dokładnie. Bo ma tam podwójne nazwisko. Jakoś tak. Tak, jakoś tak. No. Przepraszam, nie. No, on na razie bardziej żółte kartki zbiera w tym sezonie, niż jakoś tak to z tego go kojarzę. Mm-hmm. No, ale i druga połowa, GKS gdzieś się pozbierał i po tych dwóch z rzędu porażkach tutaj dwie asysty Wołkowicza, w sumie dwie takie podobne. Ale zajebiście on te piłki wrzuca. Nie, no to jest, on i te stałe fragmenty też świetnie wykonuje i tutaj z gry, bo to były dwie akcje tak jakby z gry i tutaj mm-hmm. dwa świetne dośrodkowania, najpierw Rumin główką, potem Czyżycki tak na biegu. Także Jelić Balta. Już wiem, Jelić Balta. Jelić. No, okej, okay, poprawiamy to się. To będziemy pamiętać teraz. Tak, i GKS wygrywa pierwsza porażka Wisły, no to też warto odnotować, bo już też niektórzy, tak myślę, kibice Białej Gwiazdy mogli trochę pomyśleć, że nie zachwycamy to na początku sezonu, że tak może przejdą suchą stopą przez tą pierwszą ligę, no tu się okazuje, że dosłownie w przenosi niekoniecznie, no bo też intensywny tam opady deszczu troszkę chyba padało w Tychach, no i się okazało, że aż tak różowo nie będzie. W zeszłym sezonie Wisła bodajże eliminowała GKS Tychy z Pucharu Polski właśnie na stadionie w Tychach. Tutaj taki mały rewanż. A czat jak myśli? To jest niespodzianka największa w tej serii gier? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy porażka Wisły to jest porażka z GKS, to jest największy właśnie taki wow tej serii gier. No ale generalnie przegrać w Tychach z GKS-em to z drugiej strony nie jest jakieś też mega, wiesz, obciachowe, nie? No tak, i GKS ma te przebłyski takie, że pokazuje ten swój potencjał, tutaj w końcu właśnie udało się wygrać, no i tak ciekawe, czy to też będzie taki punkt przełomowy, zwrotny dla Tyszan, no bo tam Dominik Nowak też świetny fachowiec, także... Tak uważasz? Tak, ja mam bardzo pozytywne zdanie o tym szkoleniowcu, no także zobaczymy, jak tutaj to będzie dalej się rozwijało. Dostają znów szansę ci różni młodzi zawodnicy Tyskiej Akademii, no bo gra Machowski od początku sezonu, teraz wchodzi coraz odważniej Nathan Dzięgielewski, też taka ciekawa postać, także no tutaj jest troszkę to pole manewru w GKS-ie, także myślę, że taki dla nich, tak jak już podkreśliłem, budujące zwycięstwo nad Wisłą Kraków, no a dla Wisły taki mały pierwszy kamyczek do ogródka. Pytanie, jak zareaguj, bo teraz bodajże będą grali ze Skrą Częstochowa, także taki mecz. O, pułapka! No dokładnie. Będziemy z pewnością tutaj spoglądać i typować na koniec tego live'a. Patrzę na wasze komentarze. Co tu piszecie? Ukosz mówi, że myślę, że tak, jestem za Wisłą i Ruchem i to dwie niespodzianki. No do Ruchu jeszcze przejdziemy. Wisła przegrać w końcu musiała. Mnie najbardziej zdziwiło zwycięstwo Stali nad ŁKS-em. To Mateusz Wajda. Największy wow tej kolejki to brak straconej bramki w pierwszych minutach przez Łęczną. Ja będę zawsze czytał, jak ktoś będzie pisał Łęczna, to ja będę czytał Górnik przez Górnika Łęczna. No tak, to też do tego przejdziemy, ale tutaj fajne wasze opinie. Gdzieś tutaj jeszcze była ankietka, największe właśnie wydarzenie tej kolejki, tylko ja dzisiaj jestem na telefonie i nie wiem, gdzieś mi uciekła, niestety nie wyczytam teraz wyników, chyba że Olek oglądasz, to może tam klikniesz i pokażesz, jak jesteś na czacie. Dobra, lecimy dalej. No, ja ale zagłosowałem w tej ankiecie, po prostu mi się gdzieś wyniki wyświetliły, to w tym momencie przynajmniej jest porażka Wisły w Tychach 47%, 30% ma wygrana Stali z ŁKS-em, 23% niemoc Górnika trwa, tak? Na ten moment przynajmniej to wygląda. Okej.
No dobra, napiłem się. W ogóle jak jesteście producentem jakichś napojów i chcielibyście się reklamować u nas, to śmiało, bo ja zawsze tutaj hektolitry piję na tych live'ach, więc bardzo chętnie. A w ogóle to jest nasz kubek. Gorzej jak jakieś procenty będą, bo hektolitry. Nie można, nie można, tego, nie. Tu jest, nie wiem czy widać dobrze, do kamery może tak. Tu jeszcze stare logo, drugoligowiec, taki potężny kufel, mam dwa. Także no, powiem wam, że z takiego to się przyjemnie pije, wodę z cytryną, także zajebiście. Dajcie łapki w górę, bo trochę mało, zaczyna nam czat rosnąć w liczby, już ponad 70 osób, a łapek 36 tylko, także no taka 50 to fajnie by było jak najszybciej dobić. Lecimy dalej, Odra Opole Resowia, no to jest mecz, który wydaje mi się, że te drużyny będą walczyć o, jak to mówił Smuda, o spadek, czyli o uniknięcie spadku. I nie wiem, Bartek, czy ty się zgodzisz, ale też ten mecz pokazał, że no nie wiem, w mojej optyce Resowia była lepsza trochę, więcej tych sytuacji stworzyła. Też tutaj pojawiły się głosy gdzieś tam do... Słuchajcie, bo też jest tak, wczoraj podaliśmy, ja osobiście, newsa, że może trenerem Motoru zostanie Kamil Kiereś, bo to jest tak, że po prostu wy nas oglądacie i gdzieś tam koło klubów jesteście, działacie i podrzucacie nam pewne info, które raz jest bardziej sprawdzone, raz jest mniej, ale generalnie ziarenko prawdy jakieś w tym jest, ale raczej staram się. Zaczniemy działać jak w Katalonii, bo tam jest ten Gerard Romero, tak? Wcześniej się przykręciłem, on ma tych chichantes rozesłanych po całej Hiszpanii, wysyłają mu, a to ktoś w restauracji, a to ten. No i tak, no tak to działa. No i właśnie tutaj. Także my też na was liczymy, jak coś wiecie, coś się tam usłyszycie, to piszcie, wysyłajcie. Podamy dalej, jeżeli to jest w miarę wiarygodne. I tak samo tutaj wyglądała informacja o trenerze Resowi, też wiarygodnie, że no ten mecz był, jeżeli nie będzie trzech punktów, to się żegna z posadą. Nie ma trzech punktów, jest remis, ale styl był lepszy. No styl był lepszy, ale myślę, że już ten też poziom irytacji troszkę rośnie, no bo znów nie udało się wygrać tak naprawdę. No Marek Mróz zaczął mecz na ławce rezerwy, ale też jestem ciekawy dlaczego, no bo to jest taka kluczowa postać. Ale zaraz wszedł. Wszedł i od razu strzelił gola. Ale ładnego, bardzo ładnego. Tak, tak, no on ma świetnie ułożoną nogę. W A Garcia co, kontuzja ogarnąłeś? Czy nie wiesz, czy kontuzja? Tak, jakiś chyba tam uraz. Garcia, ale nie wiem, czy poważny, bo czy jakieś już informacje były, także tutaj nic nie wiem, czy on wróci na następną kolejkę, bo on też z kolei jeszcze ładniejszego strzelił wcześniej z Górnikiem Łęczna. Także tutaj Marek Mróz w drugiej połowie też mógł mieć asystę, bo też taką doskonałą piłkę do Radosława Adamskiego bodajże posłał, także to taka postać centralna, kluczowa i troszkę brakuje takiego pomysłu tej Resowi, bo nazwiska tam też nie są aż tak słabe, mi się wydaje, żeby ta drużyna była aż na samym dnie tej ligowej tabeli. Na pewno też nie jest ekipa, która tutaj powinna bić się o najwyższe cele, no ale mimo wszystko ten start trenera Grzegorczyka no jest rozczarowujący, nie ma co ukrywać. Taki remis dla obu stron niezbyt korzystny, bo Odra Opole w tygodniu przełamała się, wygrała 4-2 efektownie z Sandecją i tutaj taki też mecz z Resowią, no wydaje się znów u siebie, no bo oni teraz grają cały czas te wszystkie mecze w Opolu, to wydaje się, że tych punktów też muszą nałapać i że tutaj powinni pójść za ciosem tymczasem. A wiesz czemu tak jest? Czemu grają u siebie? Chyba będzie jakiś ten proces związany ze stadionem, chyba mają w końcu ruszyć, także po prostu oni przenoszą te mecze u siebie i potem nie wiem, czy jak to będzie wyglądało, czy oni wszystkie te mecze, nie śledziłem aż tak tego terminarza, no ale chyba też tam ma się coś... No jeżeli ktoś ogląda z Opola, to może pisać, coś wie, bo też właśnie, nie wiem, chyba z Opola nas nikt nie ogląda niestety, ale może się mylę. No tak, to chętnie też się dowiemy, jak te plany stadionowe wyglądają, to prosimy o informację, jak tam może jakiś kibic wierny Odry jest, także czekamy. No, gol Łapińskiego z rzutu wolnego, nie wiem, czy to był rykoszet. Miałem się ciebie pytać, wydaje się, że tak. No. Ja tak trzy powtórki oglądałem, ale nie było właśnie takiego ujęcia, żeby to było widać, ale tak Pindrok został w blokach, mi się wydaje, że on musiał być zmylony raczej, no bo tak to by zdążył jakoś tak... No jakoś tak za łatwo to wpadło, nie? Też tak, to takie wrażenie. No chyba, że to taka trajektoria lotu, że jakoś prostym podbiciem tak kopnął, że to skręciło. To teraz co kolejkę będzie Ronaldo ktoś robił, tak? Tak, mamy to w pierwszej lidze samych Ronaldów. Także no. No i taki mecz, mówię, no na remis, niedosyt po obu stronach, tak jak też powiedziałeś na wstępie, lepsza szansa miała Resowia, no ale znów nie udało się wygrać i pewnie tam w Rzeszowie takie będą nerwowe ruchy wykonywane. No też jest nowy prezes, chyba jakiś mój pierwszy wywiad niebawem z nowym prezesem, to może tak, prezes zabierze już jest, głos. Wiesz, już jest. A już jest nawet, to jeszcze nie zapoznawałem się, także nie wiem, czy zabrał głos na temat trenera Grzegorczyka, jeśli ktoś wie, to też napiszcie tam na czacie. Nie widziałem. Albo kibice z Rzeszowa, jaką mają też opinię o tym trenerze, bo to też taki był dosyć wybór zaskakujący, wyciągając go z drugiej ligi, z Olimpiadą, która no
wyniki miał niezłe, ale szczególnie wiosną ten styl no, nie powalał, znaczy, delikatnie mówiąc. Generalnie ta pierwsza runda była tylko fajna w wykonaniu Olimpii, nie? Tak jak zawsze mówiliśmy, a potem... Tak, a druga to już była taka wegetacja no, i tutaj na razie ta wegetacja trochę na początku sezonu w Resowie jest, no bo nie wygląda to najlepiej, no i zobaczymy jak to będzie. Bo na razie Maciej Górski też bez gola, także po tym transferze z Pogoni Siedlce doszedł do zdrowia, no ale goli na razie nie ma. No nie ma. Tutaj Marcin Sokół pisze, że nie było żadnego rykoszetu. Także nie wiem, może widział na żywo, może ma lepszą, bo Marcin jest z Rzeszowa, też pozdrawiam serdecznie, bo pomógł mi wejść na Stal ostatnio, także pomoc zawsze doceniana. Następnym razem trochę... To jeśli nie było, to trzeba docenić Łapińskiego, że tak też tutaj przymierzył, bo odległość była znaczna, także tutaj słowa uznania też dla tego zawodnika. Nie było pieniędzy, więc jako jedyny na te warunki się zgodził. To co, za darmo pracuje? Wątpię. No ale może za jakąś niską pensję. No tak, no może faktycznie, no jak był w sensie, czy trener Mroczkowski, czy inni szkoleniowcy, no to oni wiadomo, że pewnie mają tą stawkę troszkę wyższą, może z tego to wynikało, no ale z drugiej strony nie wiem, jakie tam ma wpisane rozwiązanie kontraktu, bo zaraz się okaże, że zamiast jednego dobrego trenera, to będą mieli na przykład dwóch słabych na kontraktach, bo to też tak, taki paradoks może być. No ale słabi trenerzy też są w Ekstraklasie, na przykład w Mistrzu Polski, także to nie tylko no tak. Kwestia pierwszej ligi, nie? I to zagraniczni, którzy czasami są gloryfikowani. No, którzy, za ale przychodził, że taki niby kozak, nie? A tutaj... No tak, no nie ma też zasady, wiemy. No czasami trener Grzegorczyk może trafić do kolejnego klubu i zrobić świetną robotę, na przykład, tak już kompletnie tak dywagując, także tutaj no na razie nie wygląda to dobrze, tak jak to, co powiedzieliśmy i... A jak ktoś nie śledzi drugiej ligi, to jako ciekawostkę podam, że teraz trenerem w Olimpii Elbląg jest 31-letni Przemek Gomułka, także bardzo młody trener, bardzo wymagający trener i zachęcam do obejrzenia wywiadu, znaczy na live padł Kamil Wenger, kapitan Olimpii i powiedział jak tam wyglądają treningi, ile czasu spędza ten trener w klubie. To jest taka I Przemysław Gomułka też był w jednym z live'ów, a był, też odsyłamy, tak. Bo tam też opowiadał, że on do 23 potrafi tam w klubie siedzieć, także też taki fanatyk piłki nożnej, tych wszystkich analiz i na razie Olimpia tam sobie radzi nieźle. U niego się zapierdala i już. Jakub Windorpski, jak już dobrze czytam, chcę was spotkać na Chojniczance. No to rozglądaj się. Będziemy we czterech, to chyba nie... I czy Chojniczankę spotkałem 3 punkty w końcu, czy przyniesiecie szczęście, to też zobaczymy. No, ale grają z Górnikiem, no to zobaczymy, nie? Komu przyniesiemy szczęście. To ty bardziej dla Górnika byś chciał przynieść. No zobaczymy, no. Stal Rzeszów, ŁKS Łódź, to jest też ciekawe spotkanie. Kurczę, powiem ci, że nie wiem, zaprosiłbym... Piotrka Głowackiego, zaprosiłbym Małego, zaprosiłbym Damiana Michalika, kogokolwiek ze Stali, powiedziałbym, że panowie, naprawdę, to co mówiliście, to tak jest. No bo oni grają ofensywnie, oni się nie zmienili w ogóle. To jest Stal z drugiej ligi, która gra z każdym na swoich warunkach, że tak powiem. Raz się uda, raz nie, bo to jest piłka. W tym meczu się udało, pokonali ŁKS. ŁKS przerwana seria 4, tak, z rzędu zwycięstw? Chyba 4, jeżeli się nie mylę. Nie, 4, wiesz? Bo sobie... A, bo pierwszy już przegrali, to potem 4 wygrane. Tak, i tak, tak. Więc tutaj, no, myślę, że fajny wynik dla kibiców Stali Rzeszów. Też głośny doping, sporo kibiców przyszło. No i co powiedzieć? No, mówię, no to była Stal, taką jaką znamy. Fajny mecz Olejarki, fajnie, że wrócił i że się odnalazł. Dobrze zagrał Poczobut. Prokić, no to tak jak zwykle, wiadomo. No i w końcu też na zero z tyłu. Pęksa też wybronił, kiedy trzeba, nie? Tak, ten strzał trąbki taki w pierwszej połowie, taka też kluczowa interwencja. W drugiej połowie w ŁKS-ie trochę Keleczukwu i Betorti wniósł tego takiego powiewu świeżości, świetną ma dynamikę tak swoją drogą, ale tak wracając do meritum tego, co chciałem powiedzieć, to tak ta suma szczęścia równa się zero, no bo często gdzieś Stali troszkę brakowało, te bramki głupio tracone. Tutaj no tak naprawdę po golu samobójczym wygrywają gdzieś tam Szaliga się zamotał w tym wszystkim i taka... Oj, to też, to jakby tak skleić Żyro, nie? Tą główkę i ten klops tak. W ŁKS-u, to taka kompilacja śmieszna. Dwa kuriozalne samobuje, do tego właśnie ta poprzeczka, tak, Ibe Tortiego, potem też po błędzie góry miał sam na sam, strzelił obok bramki. No ale też to jeszcze na co chciałem zwrócić uwagę, bo tak mówimy też, Michał, tu podkreślę, że o tym stylu Stali, no wszystko fajnie, ale tak jak się nad tym na chłodno trener Myśliwiec może siądzie i zastanowi, no to z drugiej strony mają w tym sezonie 2 zwycięstwa, 2 razy po 1-0, czyli tak jak troszkę
było solidnie w defensywie, troszkę może rozsądniej, no to tu też mówię trochę o szczęściu w jedną i w drugą stronę, no więc to też nie chcę tu dorobić jakiejś ideologii, no ale z drugiej strony z Górnikiem Łęczna wygrali 1-0 i tutaj UPS ograli też 1-0, czyli jednak punktują za 3, jak jest troszkę tej więcej takiego zdrowego rozsądku niż tego takiego drugoligowego jeszcze szaleństwa w ich wykonaniu. Bartek tutaj wbija lekką, chciałem powiedzieć, szpyrkę, szpilkę, ale no jest trochę racji w tym, co mówisz. A co? Ale niech się nie zmieniają dla nas. No właśnie dlatego mówię, że zaprosiłbym chłopaków, bo się znamy dobrze z drugiej ligi i tutaj każdemu przybił pionę, bo to, co mówili, tak jest, nie? No tak, i jak mówię, to w niedzielne, tak wczesne popołudnie i odpala się tutaj Stal Rzeszów i ten mecz naprawdę się ogląda też z przyjemnością, bo wiadomo, że tutaj nie będzie jakiegoś murowania, nudy, tylko dzieje się w tych ich meczach naprawdę bardzo dużo i to mówię, to cieszy, że takie drużyny gdzieś się przebijają wyżej, że tacy trenerzy cały czas pracują, że jest też cierpliwość do trenera myśliwca, no bo na pewno też no można być czasami zirytowanym, jak się traci na przykład tak jak na wejście z Chrobrym 3 gole czy coś w tym stylu, no ale tutaj postawili jasny, tak jakby tutaj mają cel, jak to wygląda, że oprócz tych punktów też liczy się to wszystko wokół, jak się gra, jak to wszystko wygląda, w którą stronę idzie, także to gdzieś też taki plus. Ktoś tutaj napisał, że Misza, Wrona lepszy od Oleksego, też się zgodzę z tym, prawie 4,5 tysiąca kibiców na meczu, okej. Piękna gra i zasłużone 3 punkty Marcin Sokół, poczobut mistrz. No bo tak, było dużo okazji tych podbramkowych, to trzeba też powiedzieć. Tak, no ale też co tam, Czukwu chyba, tak? To był, dobrze mówię, jak się nazywał ten zawodnik? Z UKS-u. Tak, Czukwu, nie trafia, tak. Stali, nie trafił tutaj, po wielbłądzie góry, tak? No, bo w środku pola tak, nie tak, można tak piłki stracić, prawda? Nie mówię, to jest ciekawy zawodnik, no bo on chyba już nawet do młodzieżowych jakiś był powoływany. Szybki strasznie, z piłką w ogóle. Tak, robi... on ma naprawdę taki odjazd na tych 3-4 metrach niesamowity i tu mieli problemy Stalowcy po tym, jak on się pojawił na murawie. Mm-hmm. No zrobił dobrą zmianę, no ale kiedy trzeba, no to trzeba to wykorzystać, tak? To powinna być bramka, więc tutaj mogło być równie dobrze 1-1 śmiało, nie? No ale generalnie finalnie 3 punkty zostają w Rzeszowie. Jeszcze patrzę na czat cały czas. Manolo Ponce Garcia, który był tutaj u nas, którego promowaliśmy, podpisał kontrakt, no wiedzieliśmy już o tym wcześniej, no chyba dzisiaj było to oficjalnie potwierdzone, także fajnie, Meksykanin dołącza do Stali Rzeszów, na razie będzie grał w rezerwach. No właśnie tutaj nas pyta nas, kto nas pyta, co myślicie o nowym zawodniku Stali z Meksyku, Marek Domin. Ja myślę, że to sympatyczny chłopak, ale nie ma takiego miejsca na boisku. No widzieli, nie wiem, ja osobiście, Bartek, nie wiem jak ty, ale widziałem kilka kompilacji jego. No potrafi, no to jest taki luz hiszpański, meksykański, taka manianka, że wygląda to fajnie, ale to była, wiesz, która tam, czwarta, trzecia liga, więc... Czwarta liga i to ta chemik policja, to... no. Tak, to on tam strzelał mnóstwo goli, zaliczał asysty. Tamten region nie jest zbyt mocny piłkarsko. No, więc szczerze, powiedzmy, że Manolo... Czwarta Śląska albo Mazowiecka, no to już bym tak sobie myślał, że miał taką pozytywniejszą opinię, że tak powiem, a tutaj no to trzeba brać to z dystansem, ale też odsyłamy tak Olek Bladowski z nim. Tak. Rozmawiał, także myślę, też można sobie to... Pięknym angielskim Olek tutaj z Manolo porozmawiał. Tak, także polecamy też kibicom Stali, nie tylko, żeby tą nową postać, być może niebawem już pierwszoligową także... No tak, zapoznać. No tak, tak. Też wspomniałeś tutaj o niższych ligach mazowieckich. Pozdrawiamy Mały Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Tutaj ukłon do Tomka. Robisz super robotę i widziałeś ten mecz Wieczysta, tak? Co grała z Podlasiem, Biała Podlaska? Biała Podlaska. No, też bardzo ciekawe, nie? Tam cały stadion ludzi, nowy stadion. Otwarcie stadionu Białej Podlaskiej, tam nowy obiekt. Chyba tam pojedziemy, co? Bo tam ciekawe rzeczy się dzieją. No tam ciekawe rzeczy, jest Rafał Miszla tam teraz bramkarzem, dobrze to znam z drugoligowych boisk, także to kilka ciekawych postaci, tam oficjalnie była impreza niemasowa 999 osób, ale widać było, że tam grubo ponad 1000 weszło, także chyba atmosfera była. Chyba będziemy niżej też odwiedzać Mazowie, na przykład tutaj nas zaprasza jeden z byłych zawodników. Mazowie z kolei w złych nastrojach, bo nie popisali się w ten weekend, 1-4 w plecy, także... Okej, dobra, nie będziemy gadać tutaj o trzeciej lidze, ale generalnie tak, obserwujemy to, zbieramy zaproszenia, jak pamiętam, jak dodałem posta na Twittera, gdzie byście chcieli, żebyśmy pojechali, no obojętnie, jaki tam stadion, aha, niżej niż druga liga.
No tam jest tyle propozycji fajnych wyjazdów i zapraszają nas konkretne kluby, na przykład Łagów, tak jak dobrze pamiętam. No to super, to się cieszy. Także pozdrawiamy naszych patronów i liczymy na kolejnych, no bo to też pomoże pewnie w tych wszystkich odwiedzinach, także, no, także fajnie, fajnie. Wspierajcie nas, bo dokładnie. To będzie Bubu gdzieś te pokazał, podróże też jak to się robi. napędzało. To Bubu pokazał, jak to robić. Mateusz nas zaprasza do Bielska na mecz z Ruchem. No ja w Bielsku często bywam, także myślę, że o, tam Chełmianka się... Chełm też znam, jest tutaj, widzę na czacie, tak. Także pozdrawiamy Ile Chełm. Procent bierzemy od kontraktu Manolo? No, zrobi jakąś tam quesadillę czy jakąś inne burrito i będziemy zadowoleni. Fortnite TV... Ile poleje, co tylko... to chyba Bartkowi, Bartek taki jest. Dobrze, Bartek. Fortnite TV nas pyta o niemoc motoru, no ale to był wczoraj program Mordeczko o drugiej lidze, sorry, i tam było poruszane, więc tam takie rzeczy. No dobra, to co? Aha, jeszcze chciałem pokazać tutaj, no ta sprawa tutaj jest bardzo ważna, no jakby nie było, tak? Razem dla Kuciego wspieramy tutaj w walce zawodnika Garbarni, rak jądra, także no, walka z nowotworem. Jest zrzutka prowadzona, link w opisie. No i tu się trzeba w takich momentach zjednoczyć. Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia tego zawodnika. No i myślę, że będzie dobrze, że wszystko się uda. Okej, a my lecimy dalej z kolejnym spotkaniem. I będę już zapraszał naszego pierwszego gościa, Maciek Gostomski. Mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy. Już mu wysyłam odpowiednią wiadomość. Bartek, zaczynaj. A po tym meczu pod Beskidzie, więc kolejny nasz gość. No będziemy powiedzieć, zaraz gościa pytali o te początki, tutaj w końcu Górnik Łęczna zaczął bardzo dobrze, bo wyszli na prowadzenie po tym golu Marcina Biernata, który w stylu rasowej dziewiątki tam się zachował. No i tak to skomentowałem też na skrócie, bo... I wydawało się, że to może być taki dla Górnika punkt zwrotny, to, że najpierw wyrwali ten punkt w Chorzowie, tutaj wyszli na prowadzenie, no ale niestety znów się nie udało, to gdzieś się... Wymknęło się spod kontroli wyrównanie Hajdarego, który też jest w gazie swoją drogą. Tu też zrobię to samo. Uła! Tak, ładnie to z ostrego kąta załadował. I potem Czubak i 2-1 dla Arki. Jest już Maciek z nami. Momencik, tu wszystko pokażę. Dzień dobry. Jeszcze łyk wody przed debiutem. Oho, na zdrowie. Witamy. Łyk wody. Jest dobrze, mam nadzieję. Tak, okay. Jest zajebiście. Fajne okularki. Ty masz wadę? Tak, mam wadę wzroku, normalnie noszę okulary, a jak na treningu czy na meczach, to mam. A ile masz? -1. A, no to ja mam -2. Zdrowia tam, żeby woda dobrze weszła. Biegłem tutaj na posterunek, dostałem SMS. Super, zajebiście, cieszę się, że jesteś, no bo tak, generalnie fajnie, bo nie zawsze każdy chce gadać, jak tam, wiadomo, nie idzie jakoś turbo wybitnie w lidze, więc średnio tutaj z ochotą do rozmowy, ale jesteś z nami, to się ceni. Zaczęliśmy, Maciek, rozmawiać o meczu z Arką i na razie na tym się skupmy. Co byś powiedział o tym spotkaniu? No to jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, jeśli chodzi o mecz z Arką. Tak jak i zresztą poprzednie mecze, no nie wyszły nam, aczkolwiek jest jeden pozytyw, bo zaczęliśmy stwarzać w końcu sytuacje i to sytuacje bramkowe, takie, które no musimy wykorzystywać. Także w tym meczu, prawdę mówiąc, mieliśmy mecz pod kontrolą w pierwszej połowie, gdzie mieliśmy 3-4 sytuacje na zdobycie bramki. Tracimy do przerwy 1-1, w drugiej połowie też mieliśmy swoje sytuacje, nawet do samego końca tracimy też tylko drugą bramkę, przegrywamy mecz, który powinniśmy wygrać przynajmniej 2 albo 3-0, także szkoda tego, martwi to, że kolejne punkty uciekają, na plus jest to, że w końcu stworzyliśmy jakieś sytuacje, w końcu zagraliśmy w miarę taki dobry mecz, tak jak trenujemy na treningach. Bartek, chyba będziesz paprotką w tej rozmowie, ale... No, to może jedno pytanie takie szybko zadam w takim razie, żeby tak tylko tutaj ten, to był taki trochę paradoks, bo w tym sezonie raczej zaczynaliście te mecze źle, te szybko stracone bramki, tutaj wyszliście na prowadzenie, ale wraz gdzieś potem to się wymknęło spod kontroli i nie udało się choćby tego nawet punktu tutaj z Arku wywalczyć. No zgadza się, jeżeli... Znaczy... My chcemy o coś powalczyć w tym sezonie, bo mamy dobrą drużynę, mimo tego, że naprawdę dużo ludzi odeszło, dużo ludzi przyszło, bo dużo zamieszania w Górniku. Zebraliśmy tą drużynę i mamy nazwiska, mamy na papierze. Na treningu wygląda to bardzo dobrze. Wiem, że to jest małe pocieszenie, nie szukam tutaj usprawiedliwienia, tylko to jest dla nas argument, że po prostu ta drużyna jeszcze nie jest taką
zgrano drużyną w 100%, jak powinna być. Dlatego tutaj na tym bardziej pracujemy, że po prostu to, co trenujemy, też przekazywać, żeby to sprzedać na meczu, bo tego nam brakuje i te punkty uciekają i pomału wraca gdzieś takie negatywne myślenie, całkowicie niepotrzebnie i mamy też sporo młodych zawodników i mówię, to też jest dla niektórych coś nowa sytuacja i też pierwszej lidze, więc dlatego staramy się to zebrać tak do kupy, staramy to jakoś pokazać w dobry sposób. No i ten mecz z Arką był takim meczem, gdzie powinniśmy to wygrać nawet wysoko i po prostu przełamać tą niemoc strzelecką i niemoc punktową. Okej, już tak? Bartek, mogę? Tak, możesz atakować tutaj naszego gościa. Nie wiem, Maciek, czy wiesz, może słuchałeś skrótów albo oglądałeś skróty wasze na kanale Górnika? Nasze skrót... Z komentarzem. Chyba nie jeszcze. Dobre, to może byś skojarzył, bo to ja komentuję, także siemano. Ja pochodzę z Łęczy, więc tutaj zawsze, wiesz, patrzę z perspektywy kibica na Górnika. Po pierwsze, zacznę miło. Skąd się twój taniec wziął? Skąd ty masz te kocie ruchy? Taniec? Który taniec? No taki, wiesz, tak robisz takie fajne rzeczy. Na przykład jak się cieszycie, a to już było dawno. Dobra, o to chodzi. Mhm. Nie wiem, po prostu to samoczynnie gdzieś to przyszło i to jest radość, aczkolwiek dawno nie tańczyłem, także mam nowe ruchy, chciałbym wrócić do tych ruchów, także liczę, że w Chojnicach będę mógł zatańczyć z drużyną. Będziemy tam, jedziemy tam, to się widzimy na miejscu. Kciuki, bo jedziemy, trochę głupio, bo wychodzi na to, że to jest, można powiedzieć, taki mecz o 6 punktów, bo i Chojnicą i nam za bardzo te punkty nie idą w parze, także my jesteśmy bojowo nastawieni, bo ostatni mecz mimo porażki uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie, dużo sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, także jedziemy tam bojowo nastawieni powalczyć o 3 punkty, no i żeby zatańczyć na ostatnim gwizdku, także... Okej. Pierwsze takie najtrudniejsze i najłatwiejsze pytanie, bo najłatwiej je zadać, najtrudniej pewnie będzie odpowiedzieć. Dlaczego nie wygrywacie? Patrząc przez pryzmat pierwszych 5 spotkań, wydaje mi się, że po prostu nie byliśmy na tyle zgrani, nie byliśmy tą drużyną, na którą jesteśmy na treningach. Bardzo dużo nowych ludzi, nowy trener dla większości z tych chłopaków. Graliśmy z drużynami, które, nie chcę też się usprawiedliwiać, ale Stal Rzeszów chociażby, czy Ruch, to są zespoły, które są już budowane od 2-3 lat, tam się dużo nie zmienia, mają trenerów, tam się też dużo tych trenerów nie zmienia, więc oni mają, można powiedzieć, taką łatwość, oni wchodzą w tą pierwszą ligę bez żadnego problemu. Puszczy zawodników też się dużo nie zmienia, szczególnie na Puszczy, tam się bardzo ciężko trener gra. Się nie zmienia od 7 lat. Dokładnie, więc oni im jest łatwo, u nas się zmieniła praktycznie cała szatnia, dzisiaj tak na szybko policzyłem, to mamy chyba 15 czy 16 nowych chłopaków w szatni. Mhm. Nowych trenerów, tak, bo asystenci, trenerzy, analityk, to jest wszystko cały nowy sztab, nowe treningi, nowy zespół, jeszcze niedawno Damian Zbozień dołączony do zespołu, teraz jeszcze obrońca Sisse, mamy nowego chłopaka, także to wszystko się cały czas tworzy, trener cały czas kombinuje ze składem, kombinuje z treningami, jak to wszystko sprawić, żebyśmy wiedzieli jak grać, jak chcemy grać, nie mamy swojego takiego DNA jeszcze, więc lepiej to wyglądało w ostatnim meczu. Można powiedzieć, że byliśmy z tą drużyną, zbieraliśmy dużo drugich piłek, stykówek. To są takie rzeczy, o których się może nie mówi. Może kibica to nie interesuje, ale statystycznie patrząc, to są rzeczy, które wygrywają później spotkania i mieliśmy dużo sytuacji, żeby strzelić te bramki. Także przez pryzmat pierwszych 5 spotkań powiedziałbym, że nie było drużyny, a przez pryzmat ostatniego spotkania mogę powiedzieć, że po prostu brakowało nam skuteczności. Ostatniego spotkania czy przedostatniego jeszcze z Ruchem? Bo na przykład na Ruchu moim zdaniem zagraliście No, mieliśmy swoje też sytuacje, Ruch miał swoje sytuacje, nie było do końca kontroli, tak jak chcemy tego mieć, tak jak powinniśmy. Za dużo po prostu też jeszcze Ruch stworzył tych sytuacji, moim zdaniem, więc można powiedzieć, że na Ruchu już było to lepiej wyglądało, z Arką wyglądało to zdecydowanie lepiej, tylko zabrakło skuteczności, bo nie oszukujmy się, jakbyśmy mieli te sytuacje w pierwszej połowie, które mieliśmy, no to ciężko by było Arce cokolwiek zrobić, bo to wtedy siedzi w głowie, musi strzelić 2-3 bramki na obcym terenie, nie jesteś w gazie, jesteś po dalekiej podróży i przypuszczam, że byśmy ten mecz łatwo wygrali. No ale stało się inaczej, więc
zebrać znowu przede wszystkim w głowach, bo te umiejętności mamy i też na treningach to widać, że te umiejętności są. Tylko musimy to w głowach tak poukładać, że po prostu mecz jest najważniejszy i po prostu wygrać ten mecz i wygrać. To może jakaś robota, nie wiem, z psychologiem? Macie kogoś takiego? Mamy zespół psychologów, że jakby kto chciał, to też brał jakby czynny udział u nich, jakieś spotkania mieliśmy. Dla mnie, ja też staram się być takim trochę psychologiem i tak jak starszyzna to jest drużyzny dla tych młodych chłopaków, tak samo trener. Uważam, że trener jest przede wszystkim psychologiem w drużynie, oczywiście jest trenerem, ale przede wszystkim teraz w naszej sytuacji powinien być psychologiem, żeby nam pomóc w takim sensie, żebyśmy po prostu uwierzyli w swoje umiejętności, bo nie jest łatwo przyjść do nowej drużyny. Oczekiwania tutaj właśnie po spadku są duże, bo kibice chcą wrócić do Ekstraklasy. Tak jak mówiłem wcześniej, 15 albo 16 nowych twarzy w zespole i ciężko jest to praktycznie w miesiąc czasu zrobić z tego drużynę, żebyśmy zaczęli jakoś seryjnie wygrywać. Okej, zdarzy się 1-2 mecze, bo patrząc przez ten pryzmat naszych spotkań, nie musieliśmy przegrać na Puszczy, po głupim będzie. Z Sandecją mieliśmy mecz pod kontrolą, mogliśmy go wygrać. Z Resowią to samo. Okej, ze Stalą graliśmy słabe spotkanie, to jest jedna porażka, ale teraz Arką wygrana, to mamy 8-10 punktów więcej i jesteśmy całkowicie w innym miejscu. I nie mówimy teraz, że mamy 3 punkty i idziemy na Choinczankę walczyć o przysłowiowe 6, tylko walczymy o coś więcej, więc mówię, to jest cienka linia między tym, że idzie i się wygrywa seryjnie, a tym, że nie można wygrać meczu. Nie wiem, czy tam monitorujesz drugą ligę Motor Lubin, znasz ich sytuację? Drugą ligę też w drugiej lidze i kibicę drugiej ligi. Czyli możemy cię na live zaprosić o drugiej lidze, tak? Pogadamy. No, aż tak bardzo nie siedzę, bardziej kontroluję moje zespoły, w których grałem, gdzieś tam, które znam, których mam po prostu znajomych, kumpli, przyjaciół, bo mam jeszcze w każdej lidze wszędzie i po prostu interesuję się tak. No i też oczywiście motorem, bo wiadomo, ja mieszkam w Lublinie, jak jest sporo chłopaków Węcznej i też się sporo o tym tutaj mówi, co się dzieje i też dochodzą różne newsy i też o nowym trenerze, który ma przyjść. Trener Kiereś? Tak, trener Kiereś też do nas doszło. Także no, to są takie wszystkie powiązania i też ze mną. Także interesuję się tym klubem, bo to jest duży klub. Uważam, że stać ten klub na to, żeby grać spokojnie w pierwszej lidze, jeśli chodzi o bazę kibiców, finansową i zaplecze. Także no, trzymam kciuki, no bo czemu nie? No to ogarnijcie się tam na Lubelszczyźnie, bo i wy, i oni to na razie średniutko, tak żebym powiedział. Powiedz mi jeszcze, kurczę, no ja bym z tobą gadał 2 godziny, ale to czas nas goni jest. W ogóle jak powiedziałem, że będziesz naszym gościem, udało się to załatwić, to spłynęła lawina pytań, więc ja mam w ogóle pytania od czapy do ciebie, za chwilę je zadam. Trochę pogadamy. Powiedz mi jeszcze 2 takie konkretne pytania, bo mówię, komentuję te skróty wasze i ja nie wiem, może powoli to będzie widać, może będzie widać coraz bardziej, ale ja nie wiem, co wy chcecie grać. Jaka jest myśl? Czy wy chcecie się utrzymywać przy piłce? Czy wy bardziej chcecie grać z kontry? Na razie to wchodzicie w mecz, dostajecie w czapkę od razu na początek. Może już teraz to w końcu się zmienia, ale tak było. I ja nie widzę jakiejś myśli przewodniej. Może to jest to, co ty mówisz, budowanie, ale generalnie nie widzę takiej myśli, że okej, mamy trzymać... Na przykład oglądałem mecz z Motorem, nie sparingowy wasz. Tam praktycznie Motor nie dotknął piłki i mówię, aha, czyli będą grali w ataku pozycyjnym, będą wymieniać podania i tak dalej. Tak to ma wyglądać? O ile pamiętam, dobrze pamiętam, to z Motorem jeszcze było sporo osób, których nie było tutaj teraz w klubie w drużynie, więc to też te mecze sparingowe, które graliśmy, gdzie był też jeszcze Janek Gol i inni zawodnicy, którzy też zostali, nie ma ich już w klubie. Także jest naprawdę całkowicie inna ta kadra, dużo nowych, młodych zawodników. Jeżeli chodzi o takie pytanie, co my chcemy grać, my nie trenujemy schematów. U nas nie zobaczysz schematów, że gramy jakiś jeden schemat, 2 schematy i próbujemy go na siłę cały czas przepychać. U nas trener pozwala na dużą kreatywność. Oczywiście mamy też swoje zasady, jak każda drużyna, gdzieś co chcemy grać. Przyszedł do nas Karol Podliński, napastnik, który jest kawał chłopa. Dla nas to też jest coś nowego, bo przynajmniej ja ostatnie 2 lata tutaj nie graliśmy. Nie graliśmy na taką typową dziewiątkę, która potrafi się zestawić podejściem dziesiątek do grania, jeśli chodzi o takie bardziej taktyczne rzeczy. Gramy wahadłami, jesteśmy nakierowani na dużo wrzutek, jesteśmy nakierowani bardziej na grę dynamiczną, gra między liniami, po prostu szybkie podania.
schody do góry i po prostu do boku, gdzieś staramy się grać wszystko tak naprawdę. Nie mamy jakichś takich swoich schematów. Błąd. Nie chcemy za wszelką siłę grać utrzymania piłki, po prostu jak to się mówi pan do pana, żeby tylko się utrzymać przy piłce. Trener przynajmniej wymaga od nas tego, żeby po prostu szybko zmieniać stronę, żeby to zmiana coś dawała, żebyśmy po prostu myśleli na boisku, bo czasami w pewnym momencie przyspieszenie piłki do przodu albo do boku, czy wrzutka w danym momencie po prostu tworzą sytuacje bramkowe i to jest prawda i tego się uczymy. To jest coś, wydaje mi się, że na co powinniśmy zwrócić uwagę, czyli po prostu decyzyjność. Bo my mamy umiejętności, my potrafimy te piłki dogrywać, wrzucać, strzelać, tylko my czasami po prostu zamiast grać prosto, to trenujemy. Kombinujecie. Dokładnie. Mamy proste sytuacje, gdzie później jak się to ogląda, bo kibic to ogląda, no to mówi, no przecież zagraj tu wrzutka i po prostu zamykaj. My czasami jeszcze na siłę, jeszcze gdzieś próbujemy zagrać, jeszcze dotknąć niepotrzebnie. Czasami najprostsze decyzje są najlepsze, więc wydaje mi się, że brakuje nam takiej pewności siebie i tych prostych skutecznych decyzji. Okej, okay, a jeszcze te pierwsze minuty, dlaczego tak szybko traciliście bramki? Jest jakaś? Bo głównie przez proste błędy, tak? Bo na połomicach tracimy w pierwszej minucie przez bardzo prosty błąd. U siebie z Sandecją ręka całkowicie niepotrzebna, rzut karny, mecz pod kontrolą, no i remis. Gdzie jeszcze tracimy szybko bramkę? Na Stali mogliśmy w ogóle stracić mnóstwo bramek, na szczęście tylko jedną. To był kompletnie nieudany mecz. Nie ma się to usprawiedliwiać, po prostu był kompletnie nieudany mecz. Ale mieliśmy mecz, wydaje mi się, z Resowią. Mogliśmy ten mecz, że tak powiem, przepchnąć, tak? Bo czasami jak nie idzie i jest mecz na remis, to ważne jest takie tutaj doświadczenie, żeby mecz przepchnąć. Może to nie jest zbyt... No tak, gdzieś łokciem nie... chociażby, wiesz, tyłkiem, ale niech wpadnie. Jestem zwolennikiem przepychania meczów, bo to nic na dłuższą metę dobrego nie wróży, ale brakuje nam przepychania czasami meczów. Przepchnąć taki mecz, że po prostu jest mecz na remis, ale wygrać ten mecz. Można powiedzieć, że Arka sami ten mecz przepchnęła, tak? Nie szło i szczególnie w pierwszej połowie obronili się na 1-1, strzelili drugą bramkę w drugiej połowie, nie stracili, przepchnęli, bo nie grali dobrze, bo też rozmawialiśmy i to nie był ich mecz, to był nasz mecz, ale przepchnęli ten mecz, mają 3 punkty, mamy 0, tak? No i tak się wygrywa ligę, nie? W takich właśnie spotkaniach. Dokładnie tak, no tak się wygrywa i po prostu... Szczególnie w naszej sytuacji, gdzie my nie możemy wygrać lidze meczu, ten wygrany mecz by był dla nas dużym kopem, takim motywacyjnym, taką pewność siebie, chcemy wygrywać, więc dużo tych chłopaków w końcu wierzyło, ktoś wystrzelił te bramki i to daje taką motywację i później, mówię, też można wygrywać seryjnie, jak się po prostu wejdzie na ten dobry poziom mentalny i po prostu się wygrywa, to później się idzie lawinowo, bo tak jak widzimy tutaj na pierwszą ligę, przez przykład tej ligi, no to wszyscy, każdy z każdym może wygrać, tu się różne rzeczy dzieją, także można powiedzieć, że mamy teraz taki dołek, troszeczkę tam 3-4 drużyn, ale mogą być 2-3 spotkania i te drużyny zaczną też wygrywać i zaczną przegrywać, bo to się wszystko tutaj miesza, więc no, liczymy na to. Okej, okay, a jeszcze wracając, ostatni wątek tego meczu z Arką, ja teraz pokazałem na ekranie sytuację z ostatniej minuty tego meczu. Tutaj Karol Podliński przewracany, wydaje się, w polu karnym przed strzałem przez obrońcę Arki. Jaka jest twoja optyka na tą sytuację? Był karny? Szczerze nie oglądałem tego w skrótach, więc ciężko mi się cokolwiek powiedzieć. No, z mojej perspektywy z bramki wygrał pozycję sobie. Oczywiście gdzieś tam sędzia uznał, że był faul Karola. Karol faulował wcześniej, że trzymał za koszulkę. Kto gra w trochę piłkę, bo grał trochę piłkę, ten wie, że to nigdy nie jest czysto. Zawsze jak się biegnie z zawodnikiem, to zawsze jest walka wręcz, zawsze jest trzymanie lekko, to nigdy nie jest. Jeżeli widzielibyśmy wszystkie takie faule, no to generalnie ten mecz trwałby 2,5 godziny, bo byśmy gdzieś dali wykówki, wszystkie sytuacje, gdzie ktoś kogoś zahaczył, gdzieś ktoś kogoś z kimś walczy ręka w rękę, więc to są normalne sytuacje. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w takim meczu, taką stawkę, to jest karny po prostu i tyle, ale też nie jestem zawodnikiem, który jedzie z sędziami, kłóci się, ja też rozumiem ich pracę, staram się przynajmniej zrozumieć ich pracę, staram się mieć dobry kontakt z sędziami. Wiem, że też popełniają błędy i to też po prostu na naszą niekorzyść. Czasami tak po prostu życie bywa, więc staram się nie ciągnąć tego dalej, nie iść za daleko, jakby nie mówić za dużo na ten temat. Po prostu staram się z tym po prostu pogodzić i jechać dalej, bo my się skupiamy teraz na pracy sędziego, a tak naprawdę mieliśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie i takie sytuacje w ogóle. Dokładnie.
więc po prostu to też jest takie troszkę już mówię, grzebanie w tym wszystkim, bo mogliśmy mieć na remis, a nie mieliśmy. Trzeba po prostu po męsku powiedzieć. Mieliśmy ten mecz w pierwszej połowie do wygrania i takie sytuacje by nie było. Dokładnie, okej. Okay. Odejdźmy już od tych tematów takich okołomeczowych i górnikowych. Bo powiedz nam jeszcze, bo ten twój transfer do Górnika Zabrze, tak było jak wszyscy mówili? Wysypał się na ostatniej prostej i trener Urban przez to, że już go tam nie ma, ty też tam nie jesteś? Nie wiem nawet, co kibice mówili, jak to, jakie było... Że już jesteś w Zabrzu, no, po prostu. Tak, no, nie ma co ukrywać. Ja chciałem zostać w Ekstraklasie i też mówiłem, rozmawiałem o tym tutaj w Łęcznej i trenerom i prezesom. Pojawiła się taka okazja, Zabrze bardzo mnie chciało i pojechałem na testy medyczne, wszystko było ok, jak najbardziej dograne. Dogadałem się w miarę szybko i no i tak naprawdę na ostatniej prostej, bo pojechałem we wtorek podpisywać, jeszcze w poniedziałek się pożegnałem tutaj z chłopakami, pojechałem we wtorek, no i we wtorek okazało się, że Janek Urban nie jest już trenerem. No i praktycznie pół godziny po informacji to mnie też zadzwoniono, no i po prostu też mi podziękowano, więc ja tej sytuacji też do końca nie rozumiem, bo myślałem, że po prostu klub mnie chce, że klub jest mną zainteresowany, a nie tylko trener. Wydaje mi się, że to klub robi transfer, bo ja jestem pracownikiem klubu, nie jestem pracownikiem trenera. Więc nie wiem tak naprawdę, jak to działa w niektórych klubach, więc trochę byłem zaskoczony. Też z trenerem Urbanem rozmawiałem i też wszystko. Ja nie mam żadnych pretensji do nikogo. Tak widocznie musiało być i no cóż, walczę teraz z Górnikiem tutaj właśnie, żeby wrócić do tej Ekstraklasy, bo to jest mój cel. Chcę wrócić do Ekstraklasy i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak było. Pytanie od Michała Czerniaka. Czy uważasz, że byłeś najlepszym Polakiem między słupkami Lecha w historii tego klubu? Oj, no to bardzo mocne pytanie. Wydaje mi się, że aczkolwiek no było Polaków sporo, bo to sporo zaliczy bramkarzy w Lechu, ale na pewno nie. Zdobyłem mistrzostwo z Lechem, z tego jestem dumny, bardzo się cieszę, że udało się i mieliśmy fajną ekipę i naprawdę wspominam ten czas bardzo dobrze, ale na pewno nie będę szedł tak daleko w to. Okej, okay, a jak wspominasz Kartuzy? Kartuzy bardzo dobrze wspominam, wybieram się na stulecie w czerwcu. Także cały czas kibicuję, patrzę, co się dzieje w klubie, także wiem, że teraz się dzieje dużo i dobrego, także trzymam kciuki. I także mam nadzieję, że uda się pojechać, zobaczymy, jak to wszystko oczywiście umie. Okej, okay. A gdzieś tam za parę lat Radunia Stężyca może to być, czy nie bardzo? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć za parę lat. Bo to lat, rejony te, nie? Tak, ja jestem z Kaszub, ale jestem w Górniku Łęczna. Tutaj się czuję bardzo dobrze, chcę tutaj zrobić jak najwięcej. O tym, jak to dalej będzie, mam teraz kontrakt na 2 lata. Tak jak powiedziałem wcześniej, chcę wrócić z Górnikiem do Ekstraklasy i o to będę walczył. Na razie nie skupiam się dalej. Mam tutaj profesjonalny kontrakt, więc robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tutaj wypaść jak najlepiej. A co będzie za rok, za dwa, za trzy, to już czas przyniesie, zobaczymy, co będzie. Okej, ostatnie pytania. Tomek Woźniak, jak zastąpił cię w Chorzowie? Bardzo pozytywnie. Tak, bardzo pozytywnie. Rozmawiałem też z nim. On w pierwszej połowie było widać, że jest trochę zdenerwowany, ale to jest całkowicie coś normalnego dla chłopaka. No tym bardziej, że debiutujesz na ruchu, nie? No to nie oszukujmy się. Na ruchu. Ja bardzo żałowałem, że nie mogłem ten mecz jechać, bo bardzo czekałem na ten mecz, bo ciągle graliśmy w niedzielę o 15 przy dużym słońcu, a tutaj nagle mecz w czwartek 20:30 na Chorzowie. A co ci było? Ja byłem po prostu osłabiony, mocno przeziębiony i miałem raz gorączkę, raz nie, także ogólnie czułem się bardzo źle. Ogólnie na siłę mógłbym pojechać na ten mecz, ale uznałem, że to jest nie fair, bo nie trenowałem w ogóle przed meczem, pojechałem tylko na rozruch przedmeczowy i uznałem, że to jest po prostu nie fair wobec drużyny, gdzie ja leżę w łóżku, po prostu staram się wyzdrowieć i dzień przed meczem przyszedłbym do klubu i tak, dzień dobry, jestem gotowy, chcę grać, więc uznałem, że po prostu nie zrobię tak i Tomek mnie zastąpił bardzo dobrze, dużo dobrych interwencji, też zrobiliśmy analizę swoją, co mógł zrobić lepiej i co zrobił dobrze i no ja cały czas chłopakom tutaj pomagam, bo teraz mamy dwóch młodych bramkarzy i tak jak wcześniej było, też mieliśmy i Adiego i też Kubę. Radzi sobie w tychach, nie? Adi tak, Adi jest
ja też z Adim rozmawiałem, bo Adim miał propozycję zostania w Łęcznej i też sobie męską rozmowę mieliśmy. I też powiedziałem mu, że jeżeli on chce pójść gdzieś wyżej, że jeżeli chce jeszcze się rozwijać, to musi grać. I wiem, że troszkę miał problemy z tymi klubami, no i można powiedzieć, że te tychy spadły mu z nieba. Ale tak to w piłce jest po prostu. Kontuzja jednego zawodnika tworzy miejsce dla drugiego i się bardzo, bardzo poszczęściło w tym temacie i dlatego pewnie chciał to też dobrze wykorzystać, więc z taką werwą wszedł w ten klub i w te mecze, więc no cóż, no życzę powodzenia tutaj, ma bardzo fajny klub, wydaje mi się, w dobrym miejscu. Teraz ja gra, nie gra jak najlepiej, jak najwięcej, bo to jest dla niego najważniejsze. Rozmawiamy już długo, ale widzę, że czat cię dobrze przyjął, pozytywne opinie, więc nie zamulasz, więc jest okej, okay, wszystko ja idzie. Ja ogólnie jakbym mógł gadać, to gadałbym godzinami. No, mam nadzieję, że w miarę ciekawie mówię, bo sami mogę. Dobra, ostatnie pytanie jeszcze, bo tutaj, wiesz, wczoraj gruchnęła wiadomość, nawet ja ją podałem o trenerze Kieresiu w motorze i ty to gdzieś tam jeszcze też słyszałeś i to jest bliskie? No, my to mamy swoje źródła oczywiście, tak jak wszyscy. Z tego, co wiem, to jest bardzo blisko. Ja ogólnie dziwiłem się, czemu trener Kieres tak długo nie miał klubu. Nie wiem, czy to była jego decyzja, żeby zwlekać, czekać na coś, co on chce przejąć, co on czuje, czy bardziej było to spowodowane tym, że nie było po prostu zainteresowania trenerem, po prostu albo nie było wolnych etatów w klubach, bo trenerów teraz jest bardzo dużo. Ja jestem ogólnie zwolennikiem dawania szans nowym trenerom, młodym trenerom, z akademii trenerom, z drugiej drużyn trenerom, którzy nie są znani, nie mają nazwiska piłkarskiego. Ja jestem zwolennikiem i paru takich znam i wiem, że trend w Polsce raczej nie idzie w tą stronę, żeby dawać dużo szans młodym, nowym trenerom, nieznanym, którzy nigdzie nie mieli żadnego ogrania w piłce, nie mają nazwiska, więc u nas jakby ten trend się cały czas utrzymuje, że można powiedzieć, że stary dobry kotlet jest lepszy niż coś nowego, bo co powiedzą kibice, a może nie wyjdzie, a będzie na mnie i tak to po prostu u nas działa, więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby dawać szczególnie młodym zawodnikom, młodym trenerom, nowym trenerom, bo tak będziemy się rozwijać, no nie oszukujmy się. No ja trochę w kontrze powiem, że w drugiej lidze jest sporo młodych trenerów, jeden ma 30 lat właśnie, drugi ma 31, w Białej Podlaskiej jest trener 24 lata ma, także gdzieś to w końcu... Właśnie, no to jest fajne, mi się to podoba i uważam, że i też na poziomie pierwszej ligi Ekstraklasy śmiało moglibyśmy takie... No Dawid Szulczek na przykład, nie? Pierwszy z brzegu. O, chociażby, tak. Jak najwięcej takich i to nie jest dlatego, że po prostu jest... Wiem, że to działa, też byłem wiele razy gdzieś na treningach drugich drużyn, w różnych klubach, w których byłem, bo też miałem sporo klubów w swojej karierze i wiem, że ci ludzie mają ogromną wiedzę i ogromne takie chęci, żeby coś się pokazać z dobrej strony, więc... Tak jak mówię, czasami na siłę ściągamy kogoś z zagranicy, gdzie mamy gdzieś, można powiedzieć, w własnej akademii albo w drugiej drużynie trenera chłopa, który jest całym sercem z klubem i po prostu zrobi tą samą dobrą robotę. Więc tak to różnie, tak jak mówię, to czasami jest presja kibiców albo presja gdzieś, nie wiem, otoczenia albo po prostu niewiedzy. Nie? Okej, Bartek, musisz nam chyba się obudzić, bo już prawie śpisz. Ostatnie pytanie, Maciek, bo można z godzinami faktycznie z tobą gadać i to jest super. Zapytajcie Maćka o jego wyroby, pyszne szyneczki i kiełbaski. Aha, no to ciekawe, kto tam zaraz to zobaczy, kto to pisze, to pewnie jeden z moich dobrych. Nie, to na czacie nie, to ja prywatnie dostałem. Aha, okej. No tak, no jestem w czasie i po prostu też zajmujemy się, można powiedzieć, trochę rodzinnie takimi sprawami i czasami jak jestem, można powiedzieć, nie czasami, tylko w każdym klubie, w którym byłem, to zawsze przywoziłem jakieś różne wędzonki albo ryby wędzone, albo mięsa różnego rodzaju, także zawsze to... W Chojnicach coś będzie? Jeszcze raz? W Chojnicach coś będzie? W Chojnicach nic nie będzie, w Chojnicach będzie, mam nadzieję, na zero z tyłu i wygrany mecz, niestety mój były klub. Trzymam za nich kciuki, ale nie w najbliższym meczu. Okej. Okay. Bartek, kończymy, no nie dam ci dojść do słowa, bo musimy lecieć dalej. Także... No tak, pozostaje życzyć powodzenia tutaj naszemu gościowi, tak aby tutaj albo z Górnikiem, albo nawet bez, ale do tej Ekstraklasy udało się wrócić, także oby z Górnikiem. Jak najbardziej. Oby z Górnikiem, dzięki bardzo. Dzięki Maciek, widzimy się, tak jak mówię, w Chojnicach, bo jedziemy w piątek na to spotkanie, także gdzieś tam piątkę zbijemy. Hej, super. Dzięki bardzo. Heja. Dziękujemy.
No i jesteśmy. Sorry, że tak długo, ale mówię, że można by rozmawiać godzinami z Maćkiem. Ale myślę, że było ciekawie. Bartek? Nie, no myślę, że tak. Tu był potencjał na tego taki chyba w kanale sportowym kiedyś ten live 24 godziny, to wy byście to z Maćkiem we dwóch pociągnęli takie coś. Bo to miałem wrażenie, że się rozkręcacie, także ja miałem być w roli paprotki, także już nie wchodziłem. Ale teraz ja ci oddaję, teraz ja będę paprotką, bo... Także spokojnie to mówię akurat. Myślę, że to tak już poważnie mówiąc, dużo ciekawych wątków. Także tak. Warto było. Łyka wody sobie wezmę. Jak tam czat? Fajne, podobała się rozmowa z Maćkiem. Jeżeli tak, to piszcie. Jeżeli chcecie kogoś jeszcze z Górnika, to też piszcie. Jeżeli kogokolwiek, jakiegoś piłkarza chcecie u nas, to też piszcie. No i oczywiście dajcie łapki w górę, bo jest łapek 64, a widzów ponad 100. Także 100 musimy dobić. Nie ma tutaj co w ogóle gadać. 100 łapek w górę musi być na czacie, a ja już wołam kolejnego gościa. Także Bartek, możesz zacząć. Chrobry Głogów pod Beskidzie, Bielsko-Biała, i piszę do Krzyśka. No, obie drużyny przystąpiły do tego meczu po tej wpadce w środku tygodnia, po porażkach, także taki mecz stykowy. Mało było sytuacji podbramkowych, no ale udało się pod Beskidziu. Asysta, bardzo ładna sitka, jeszcze lepsze uderzenie Kamila Bilińskiego, no i górale wygrywają. Tak zaraz właśnie zapytamy do naszego gościa, czy idzie do Ekstraklasy pod Beskidzie, także... Także naprawdę tutaj taki mecz no, stykowy i myślę, że dla Podbeskidzia no zwykle te cenne punkty. Już mamy drugiego gościa. Bardzo szybko nam to poszło. Jest i Krzysiek. Siemanko. No witam serdecznie. Trochę damy, żeśmy się... Damy, cześć. Co tam? No jedyne 29 minut spóźnienia. No, nic się nie dzieje. A to z Maćkiem się niestety rozgadaliśmy. Dobrze, z tobą będzie podobnie, myślę. Chociaż ja się zamieniam w paprotkę, Bartek Cabaj cię tu przepyta. No tak, no to od razu pierwsze pytanie. Czekam. Właśnie, czy idzie do Ekstraklasy pod Beskidzie właśnie, bo tutaj no, po tej ostatniej wpadce ze Skrą udało się wrócić na tą zwycięską ścieżkę i jak to tutaj z twojej perspektywy, z perspektywy drużyny wygląda? Kurczę, no na dzień dobry ciężkie pytanie. No bo żadnej deklaracji tu nie złożę na pewno, że gdzieś tam będziemy na pewno grać o to, żeby być jak najwyżej, ale myślę, że naszym celem powinno być zwycięstwo w każdym kolejnym meczu, bo tak jak gdzieś tam wygraliśmy 3 mecze z rzędu i właśnie wszyscy później stawiałem cię w roli faworyta i przyjeżdża ta zawsze nieprzyjemna Skra, no i wiadomo jak ten mecz wyglądał. Więc mówię, no teraz wygraliśmy w tym Głogowie, bardzo ważne 3 punkty i teraz trzeba budować dobrą passę u siebie tutaj w Bielsku. No właśnie, bo przede wszystkim gdzieś są problemy w Podbeskidziu, no jeszcze nie było cię już w zeszłym sezonie z tym wygrywaniem u siebie, tutaj też no, efektowna wygrana w Tychach, no a potem nagle ta wpadka ze Skrą, teraz znów na wyjeździe wygrywacie, także co zrobić, aby gdzieś tutaj budować właśnie tę twierdzę na własnym stadionie? No ja szczerze mówiąc, po zwycięstwie bodajże z Gieksą, gdzieś tam przeczytałem, że to zwycięstwo pierwsze od 8 miesięcy w ogóle chyba w Bielsku było. Mm-hmm, tak. Tak, od listopada więc, był tak, więc byłem bardzo zdziwiony, no bo wiadomo, że raczej zespoły zawsze czują się lepiej w domu i tak dalej i gdzieś tam ci nasi kibice licznie się zeszli na w sumie te 3 mecze, które graliśmy u siebie, naprawdę bardzo, bardzo fajna atmosfera. No ale mówię, no nie wiem, coś nie idzie i będziemy starać się temu zaradzić na pewno, bo nie może tak być, że po prostu u siebie te punkty oddajemy i w sobotę już jest okazja właśnie do tego, żeby taki pierwszy krok ku temu postawić. A jak wygląda twoje samopoczucie? Na razie 4 razy w pierwszym składzie, 2 razy z ławki. Jak tutaj te początki swoje w Podbeskidziu oceniasz? No na pewno ja nie będę ukrywał, ja potrzebuję minut na boisku, bo gdzieś tam po tej kontuzji, no już jestem sporo czasu po nawet rehabilitacji, ale gdzieś tam w Miedzi, no w tej rundzie rewanżowej tych minut za dużo nie łapałem. A wiadomo, że to wszystko na boisku dopiero gdzieś tam się wraca do formy meczami, więc z siebie jestem, no nie mogę być zadowolony, bo gdzieś tam tylko jedna asysta w tych wszystkich meczach.
Aczkolwiek myślę, że każdy kolejny mecz, każde minuty będą dawały taką, budowały pewność i ogólnie czuję się bardzo dobrze w klubie, bo w szatni chłopaki super mnie przyjęli i dobrze się czuję, więc myślę, że będzie to zmierzać w dobrym kierunku. A nie chciałeś, jeśli nie było opcji, żeby zostać w Miedzi, no bo bądź co bądź jednak świętowałeś ten awans jesienią, twój wkład no, był bardzo duży w ten udany początek, tak zanim się zaczęły te różnego rodzaju problemy, o których wspomniałeś, wiosna już tak brakowało tych minut, także jak to wyglądało w Legnicy? No ja w Miedzi, no nie będę ukrywał, zostać chciałem, ale nie została mi przedstawiona żadna propozycja kontraktu. Po prostu no nie miałem jakby też pretensji, no bo gdzieś tam wygraliśmy, że tak powiem, w cuglach tą pierwszą ligę, no i trener jak najbardziej ma takie prawo sobie dobierać zawodników takich, jakich chce. No i tyle w tym temacie, no tutaj nie będę nic odkrywczego nie powiem. Już Bartek? Wystrzelałeś się? Tak. Dobra. Możesz przejąć teraz. No to ja przyjmuję pałeczkę i lecę z czatem. Czy uważasz, Krzysiek, że Mateusz pyta raz, dwa, trzy. Czy jest za dużo obcokrajowców w Bielsku? Kurczę, no takie pytanie. Nie. No, ja też byłem przed chwilą jakby, no też w klubie, gdzieś tam 50, chyba nawet ponad 50% w kadrze meczowej zawsze obcokrajowców było i wszystko zależy od tego, jakie oni mają podejście tak naprawdę, bo jak ktoś chce się uczyć języka, czy po prostu stara się jakby żyć z Polakami, czy tam, czy w szatni, czy coś, no to nie jest źle, więc uważam, że jest okej. Drugie pytanie od Mateusza Wajdy. Pytanie, czy latem było coś na rzeczy, jeżeli chodzi o powrót do Wisły, bo pojawiły się takie doniesienia. No to też od razu mogę powiedzieć, że jakiś tam telefon od menadżera miałem, jeśli chodzi o Wisłę, że byliby gdzieś zainteresowani moim powrotem i ja jak najbardziej powiedziałem, że tak, też byłbym zainteresowany, ale na tym jednym telefonie się skończyło, więc... No, czyli zadzwonimy do pana, okej, tak? Tak, no zgubili numer chyba. A ja nie mam telefonu. W Krakowie, tak, no. Ale głupia sprawa, nie? Głupio wyszło. Nie, żartuję. Oczywiście, no wiadomo, no to też są jakby początki gdzieś tam, okienka były, w tej Wiśle były zawirowania. No, nie było, powiem tak, nie było konkretów, więc nie ma tematu. Okej, a Brock pyta, czy ŁKS cię nie chciał przypadkiem? Nie, ŁKS mnie nie chciał. ŁKS mnie nie chciał. Okej. Ale z ŁKS-em też mam. W sumie byłem już tam przed podpisaniem kontraktu z Miedzią. Właściwie już też dogadany, no ale wtedy zdecydowałem się na dołączenie do Legnicy, bo gdzieś tam też moje rodzinne strony, mojej żony, więc gdzieś tam to nas przyciągnęło. Ale teraz nie było takiego tematu. Żona to jest jakby kluczowy fragment, nie? Kariery piłkarza. Tak, żona to tak, właśnie kroi tam warzywka mężusiowi na kolację. Będzie dietka zdrowa, dobrze. A powiedz mi, kolejne pytanie z czatu, ja też mam do ciebie swoje, ale lecimy z czatem. Co najbardziej u ciebie dominuje? Szybkość, zwinność, czy nie wiem, kiwka i jak wykorzystujesz swoje atuty? Pyta gangster z Chorzowa. O gangster, no. Co teraz muszę się zastanowić. Zastanów się trzy razy. nie, generalnie no dobrze czuję się w takiej małej grze na jeden, dwa kontakty gdzieś tam na pewno. W takich właśnie sytuacjach, że gdzieś tam na boisku się dominuje i że mogę gdzieś tam dograć ostatnią piłkę czy wykończyć akcję na pewno. Takim gdzieś tam może sprytem czy właśnie przewidywaniem ruchów przeciwnika. Pojawili nam się łodzianie na czacie i kolekcjonerska magia pyta o Widzew z kolei. Czy była opcja Widzewa? No z Widzewem w sumie był podobny temat co z Wisłą, że gdzieś tam jakby też telefony były, może po prostu trochę dłużej trwały, że gdzieś tam rozmawiałem, ale też nie doszło do konkretów, nie przedstawili mi oferty żadnej kontraktu, aczkolwiek kilka telefonów było ze strony Widzewa. No ale mówię, no bez konkretów. Okej. Okay. Bartek Kłys pyta, co myślisz o grze Miedzi w Ekstraklasie?
Pomidor. Okej. Nie, no, jak miał się, no kurczę, byłem, akurat teraz byłem na meczu w Legnicy, na derbach z Zagłębiem. No, nie oceniłbym tego źle, bo gdzieś tam ta miedź w tym meczu nie grała źle, miała sytuację i uważam, że jakby strzeliła bramkę w pierwszej połowie, to ten mecz spokojnie był do wygrania. Na pewno brakuje szczęścia i na pewno tutaj też troszkę brakuje doświadczenia akurat tego, że no większość tych chłopaków jednak w Ekstraklasie nie grała wcześniej. I tutaj decydują właśnie takie detale, że jak się nie strzela bramki, to nawet się straci taką, jak stracili. No i później już jest po prostu ciężko. Zagłębie się wykazało tutaj doświadczeniem i tyle. No a pozostałe mecze Miedzi, no nie wiem, nie oglądałem pierwszego z Radomiakiem, oglądałem z Bartą, który był bardzo słaby. Oglądałem też z Płockiem, że gdzieś tam w miarę się postawili temu Płockowi. Więc myślę, że kibice jak najbardziej mogą mieć gdzieś tam nadzieję na to, że Miedź zaraz zacznie wygrywać i będzie dobrze. Okej, okay, to teraz ja, moje pytanka przygotowane, uważaj, bój się. Ekstraklasa w barwach Wisły, 41 meczów, 5 goli, 8 asyst, takie wygrzebałem statystyki. No i czy najlepszy twój mecz w karierze do tej pory to ten z Koroną, 3 brameczki strzelone? No na pewno, patrząc pod względem statystyk, to tak, aczkolwiek... No ta bramka w derbach Krakowa jakby najbardziej utkwiła mi w pamięci i tego bym nie zamienił na nic na pewno w swojej przygodzie z piłką i po piłce. Czyli nie ilość, tylko jakość, okej. Okay. No już nawet nie chodzi o to, jaka ta bramka, tylko po prostu jakie miała znaczenie dla drużyny, dla kibiców, bo na 1-0 w takim meczu przy pełnym stadionie to jest coś pięknego. No po to się gra w piłkę chyba, nie? No otóż to, a Wisła ma wspaniałych kibiców, więc świętowanie z nimi czegoś takiego jest czymś nieprawdopodobnym, więc na pewno to najbardziej mam w pamięci. Kurczę, czas się tak rozbujał, że tyle mam pytań do ciebie. Fajnie, ale no... Dobrze, to dobrze, że czekałem, bo już miałem i spać. O, widzisz, no to Gostek, wszystko przez Gostka rozgadał się o wędlinach jakichś, ja nie wiem. A ten, powiem ci jeszcze jedną rzecz. Właśnie, a propos Wisły, serce mocniej zabije, jak tam zagrasz? Na pewno tak, bo nie będę ukrywał, że gdzieś to jest klub, który jest gdzieś u mnie, ma na pewno zawsze będzie miał miejsce w środku we mnie, w moim sercu, ale gram w Podbeskidziu i tak jak gdzieś tam będziemy wychodzić pewnie z tego tunelu, czy będę grał, czy siedział na ławce, ale w momencie, kiedy już będę na boisku, no to nie będzie sentymentów i będę dawał z siebie 100% dla swojej drużyny. Mm-hmm. A co teraz wyróżnia Podbeskidzie? Jakiś taki fajny atut? Pyta Marcin z Sokół. Kurczę, no niechętnie, bo chciałbym powiedzieć, że dobrze gramy w ofensywie, ale teraz to jest jeszcze na pewno do pracowania. Na pewno to, że nie tracimy dużo goli. Mm-hmm. Gdzieś tam w tej defensywie gramy dosyć solidnie, z dużym poświęceniem. Na pewno tutaj chłopaki z linii obrony zasługują na pochwałę, więc... No i Kamil Biliński, nie? Tutaj bym... No oczywiście, no Kamil to nie trzeba nikomu mówić, no zeszły sezon pokazał, tak samo ta bramka teraz w Głogowie. Ale huknął. Fantastyczne wykończenie, generalnie nie wiem, czy może Paweł Brożek jeszcze miał tak dobre wykończenie jak Kamil z zawodnikami, z którymi miałem przyjemność współpracować, grać czy trenować, to naprawdę jest godne podziwu. Okej, okay, ostatnie pytanie, akurat ładnie się zepnie, bo pytanie o byłych kolegów z szatni. Mateusz Wajda, chyba kibic Wisły z tego, co widzę, bo pamięta twoją bramkę właśnie w derbach i właśnie za to cię tutaj właśnie pamięta, macie w pamięci. Jak się funkcjonowało w szatni z Kubą piłkarzem, właścicielem? Czy to faktycznie taki problem, jak media do tego podchodzą? No, nie będę tutaj oryginalny, że powiem, że jest to trochę dziwne uczucie, aczkolwiek no, to jest tak, że wchodzi się do tej szatni no i nie myśli się o tym raczej, bo Kuba w szatni na pewno był w porządku dla wszystkich i zawsze służył dobrą radą czy pomocą, jak ktoś tylko coś potrzebował, więc normalnie traktowaliśmy go jak kolegę z szatni i wiadomo, czasem trzeba było się
trzeba było uważać na szyderkę, żeby nie była za mocna, bo groziło rozwiązaniem kontraktu. Ale generalnie nie. No, na pewno tutaj ode mnie nic złego na ten temat nie usłyszycie. Okej, okay, a ja dziękuję z tego miejsca pani rzecznik Paulinie, że cię tutaj sprowadziła. Udało nam się dogadać i elegancko. Jedynie mała obsówka w czasie, ale to jest program na żywo, więc ciężko naprawdę wycyrkulować. Więc tu cię przepraszam, że musiałeś czekać, ale no to jest tak, jak widzisz, niestety. Też nie wiedziałam, ile my będziemy rozmawiali, i tak się to dzieje. Także zapraszam cię do oglądania Ligowca, bo tutaj co wtorek gadamy o pierwszej lidze. Jak strzeli gola Krzysiek Drzazga, to pewnie to powiemy, a jak coś tam zepsuje, to też pewnie będziemy gadać, jeżeli coś tam zepsujesz, nie? Nie wiem. Coś mi się... Tak, jest. No pewnie tak, ale obym nie psuł. Obyś nie psuł, obyś strzelał gole. Dobra, no zapraszamy, się, cię, zapraszamy cię na nasze programy, do subskrypcji i tak dalej, żebyś był na bieżąco, dokładnie, co się u nas dzieje. Pozdrów chłopaków. Ja Bielsko często odwiedzam, sobie wchodzę na Szyndzielnię, także ładne miasto i naprawdę fajne miejsce. No, miasto jest super, także polecam wszystkim. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Dzięki, trzymaj się, smacznego. Cześć. Dziękujemy. Dzięki. Cześć. No i dwie rozmowy pyknięte. Jakby nie było rozmów, to byśmy skończyli w Bartek chyba w 35 minut ten program, a tak? No to mamy troszkę więcej. Ale mówię, dwóch wartościowych gości, także myślę, że tutaj dużo też. I Maciej Gostomski, Krzysztof Drzazga, sporo tutaj takich przedstawili smaczków. Ale fajnie nam się... Od kulis, których my tutaj, wiadomo, nie mamy. Dokładnie. Fajnie nam się czat obudził i to jest na pewno budujące. Ja też dzisiaj starałem się dużo czytać waszych pytań i czekam właśnie za to na łapki w górę. 76. Cały może czas... czat podpowie, kogo byście chcieli też od tych kulis jeszcze tutaj usłyszeć na przykład u nas, także piszcie. No, piszcie, kogo chcecie, kogo staramy zaprosić. Się oczywiście w miarę możliwości, bo tak jak mówimy, czasami tutaj dobijamy się po kilka razy, ale będziemy walczyć, także piszcie, kogo byście chcieli usłyszeć. Dokładnie, także łapki w górę, stówka jakby była, to by było zajebiście i lecimy dalej jeszcze, bo jeszcze chwilę potrwa ten program. Puszcza Niepołomice Termalika, no myślę, że tutaj szybciutko, puszcza nawet nam się nie, patrz, takie nazwy, że nam się nie mieszczą na ekranie, ty tego nie widzisz, bo pewnie nie masz podglądu, ale to tylko ci powiem. No 0-0. Moim zdaniem Puszcza miała swoje momenty, ale generalnie przeważała Termalika, która była bliższa strzelenia gola, była aktywniejsza, bardziej taka, można powiedzieć, miała parcie na wygranie tego meczu. Ale Puszcza nie odpuszcza, Puszcza nie traci punktów jakoś głupio, jest niewygodna, tak samo jak Skra. No i co więcej o tym meczu? No tak, solidny kolejny występ tutaj drużyny z Niepołomic. Oni do tej pory u siebie mieli same zwycięstwa, ale tutaj... Wygrać się nie udało, ale też nie ma pierwszej porażki, także twierdza Niepołomice trwa w najlepsze. Pierwsza połowa taka niewiele się działo, lepsze okazje miała Puszcza, w drugiej już tak jak powiedziałaś raczej pod dyktando Termaliki, no ale brakowało gdzieś tego wykończenia, brakowało troszkę jakiejś tutaj no, lepszej tutaj gry w ataku, bardziej może takiej mobilnej, kreatywnej, no ale Puszcza też z tego słynie, że potrafi być bardzo dobrze zorganizowana, mało tych przestrzeni pomiędzy formacjami zostawiają, no i potrafili zagrać na zero z tyłu Kevin Komar, więc ten młody bramkarz tutaj, no zresztą u Tomasza Tułacza to praktycznie pewnik, że bramkarz o statusie młodzieżowca musi być, także tutaj czyste konto zachował ten były zawodnik GKS-u Bełchatów, także tutaj taki plusik dla niego myślę po tym meczu, no bo generalnie taki mecz, że raczej długo go rozpamiętywać nie będziemy. A jeszcze w międzyczasie Marcin Sokół, nasz patron, znowu się tutaj kliknął odpowiednią rzecz i mamy 9 zł, 8,99 na wagę na derby Rzeszowa. Nie wiem, czy chyba na wachę chodziło, żebyśmy dojechali na derby Rzeszowa. No będziemy, myślę, na derbach Rzeszowa jak najbardziej. Także dzięki patron, dzięki za pomoc jeszcze raz i za to, że nas wspierasz. No i co o tym meczu? No trener Tułacz 7 lat. To jest niesamowite, nie? No rekordzista, jeśli chodzi o ten poziom centralny. Długo pracuje też trener Marek Papszun. Tutaj w pierwszej lidze mamy Tomasza Tułacza i tak naprawdę nie ma tego wypalenia u niego. To też jest niesamowite, bo tą Puszczę też, tak jak dobrze porównałeś do Skry, to oni już od tych większej liczby lat, może być, są skreślani, a ona awansowała z drugiej do pierwszej lidze, teraz w tej pierwszej lidze Puszcza już się zadomowiła, też takie dobre miasto, Niepołomice, no bo to też można czy mieszkać w Krakowie, czy gdzieś tutaj w tych okolicach, także jak najbardziej na plus. No, też bym tam pojechał, powiem ci szczerze, bo tam fajna taka atmosferka kameralna, ładna pani rzecznik, pozdrawiam serdecznie, to w ramach ciekawostki, także myślę, że jak najbardziej trzeba się tam wybrać do Krakowa, a przy okazji na Puszczę. Nie, Bartek?
Na ducha puszczy, tak. Na ducha puszczy. A to nie ten rejon. Dzisiaj coś o tych alkoholach za bardzo. A nie jedziesz z nami do Chojnic. No do... właśnie dlatego głodnemu chleb na myśli. Ale widzimy się pojutrze na jakiejś lidze konferencji. Gdzieś tutaj sobie pójdziemy. Dobra. Co tu mamy? Ostatni mecz Ruch Chorzów Chojniczanka. Dobry dzisiaj. Bartosz Sabaj on fire. Zaczynaj, a tu Bartek. Z kolei mecz bramkarzy. No mecz bramkarzy zdecydowanie. To tak trzeba jest. Powiedzieć. Debiut Mateusza Kuchty. On trzy dni wcześniej podpisał kontrakt. Tak, w tym tygodniu przed meczem wskoczył od razu za Noiga Bauera tutaj między słupki, czyli za młodzieżowca. No i wyczynił cuda tak naprawdę. No, jak na te warunki pierwszoligowe. No bo kilka znakomitych interwencji. Przede wszystkim ta interwencja z 70. bodajże tam drugie minuty, coś koło tego, gdy Ruch mógł podwyższyć, Michalski zamykał akcję, on tak wzdłuż linii tam przebiegł i fantastycznie ten strzał odbił z bliskiej odległości, także naprawdę trudna interwencja, no ale po drugiej stronie też Bielecki, kilka naprawdę fenomenalnych parad, takich i na refleks i gdzieś się wyciągł w tej bramce, także tutaj 1-1, a mogło być tak mówiąc szczerze 5-3 dla Ruchu. No bo też, moglibyśmy dzisiaj zrobić sobie konfrontację Bieleckiego z Kuchtą, nie? Tak jak tak, wcześniej. Tak, wyjaśniliby tutaj, który był lepszy między sobą, a tak mówiąc serio, no to Ruch zasłużył w tym meczu na zwycięstwo. Teraz przed Ruchem już zaczyna się teoretycznie trudniejszy terminarz, więc taki lekki niedosyt na pewno po tym meczu jest, no a po stronie Chojniczanki, no Kuchta utrzymał ich przy życiu, no i wszystkiego Bielecki nie uratuje w doliczonym czasie rzut rożny i chyba, no nie wiem, ja tak oceniłem, plecami. Że barkiem Tuszyński, a plecami. No ja nie wiem, no tak jak ja napisałem, że tam, że barkiem, ale jakoś tak no strącił, powiedzmy, no, gdzieś taką częścią ciała, no to pierwszy zapytamy. Jego gol, także tutaj tak, głośne nazwisko w pierwszej lidze trafiło do Chojnic, no i otworzył swój dorobek strzelecki w klubie tak tutaj z Pomorza, także tutaj możecie teraz tak osobiście nawet go zapytać w najbliższy piątek, może coś dofukuje, bo to czasami tego napastnika jest, jak tu się odblokuje, tych minut będzie dostawał coraz więcej, może ta forma idzie w górę, także to też jest taka gdzieś nadzieja, myślę, dla Chojniczanki na te najbliższe tygodnie, że Tuszyński zacznie strzelać. Ja patrzę na te komentarze, kogo byście chcieli, żebyśmy zaprosili Michała Żyrę, to jest impossible, Bartek tutaj już się dowiadywał. No, raczej tak. Raczej tak. Niemożliwe. Patryk Małecki, no to stały nasz gość, także myślę, że nie ma problemu z Patrykiem. Fosa też u nas bywał, także myślę, że spoko. Remka Szywacza, najlepiej obu braci do konfrontacji. Szczepan z Ruchu, synek musi się otworzyć przed kamerami, no to z Bartkiem wcześniej na ducha puszczy i można rozmawiać. I Kubę Błaszczykowskiego, no to też raczej wątpię, że to możliwe jest. Chcielibyśmy, no tak możemy powiedzieć. No, tak. Michał, ale znamy się, znaczy Kuba nas nie zna, ale my Kubę znamy, także tak to jest. I Michała Janotę, to jest na pewno ciekawy zawodnik spod Beskidzia, może byśmy za wuja albo Błaszczykowskiego. No spoko, to dajcie jakieś tutaj namiary, kontakty, może się znacie z nimi, to z chęcią zaprosimy. Wiecie, że to nie jest takie niestety proste. Co do mojej optyki tego spotkania, jeżeli chodzi o Ruch Chojniczanka, tak samo jak ty, zapisałem sobie wyraźnie, że mecz bramkarzy. Sorry Bielu, że no nie będziesz w 11 kolejki, ale byłeś bardzo, bardzo blisko. Tutaj z Bartkiem mocno się głowiliśmy i nie tylko, że można cię by było tutaj spokojnie wsadzić, ale jednak, no chyba to, że ten bramkarz dopiero dołączy do Chojniczanki, nie? Kuchta. No i ta interwencja dla mnie jednak w kluczowym momencie, gdyby jednak zrobiło się w tej 72 2-0, no to już byłoby pozamiatane, tak? No i Swędrowski aktywny, także strzelił gola, gdzieś wcześniej jeszcze próbował. Napakowany też biegał Pląskowski, wiadomo dlaczego, więc tutaj taka dobrze ta współpraca ze Szczepanem wygląda tak swoją drogą, tak zauważyłem, że oni dwóch tutaj krótko ściętych też blondynów. Tak, może się zastanawiać, czy oni nie będą grali na zmianę, czy tutaj nie będzie rywalizacji, tymczasem dobrze współpracują, więc też myślę taki fajny plus dla kibiców Ruchu. No i też Wolszczyński, bliski strzelenia gola po główce, też wiadomo, że on tutaj związany z Górnikiem, więc pewnie mu zależało podwójnie. No taki, myślę, że to są przecież Beniaminkowie, ale zagrali na takim dobrym pierwszoligowym poziomie. Zresztą mecze Ruchu to są z reguły ciekawe. Chojniczanka może tak troszkę mniej, ale... Ja, jak śledziłem tak, mecze tej kolejki, no to sobie właśnie pomyślałem, że mecz Beniaminków, a był taki, no najlepiej się oglądało. Może jeszcze Stal z ŁKS-em, no gdzie Stal też jest Beniaminkiem, także tutaj wszyscy Beniaminkowie na plus, także to nasz też, my tu z drugiej ligi się wywodzimy, także też zawsze się będziemy cieszymy. Psować, będziemy zawsze drugoligowców. Tak jest, sentyment jest do tych byłych już drugoligowców. Bielecki będzie drugim Fabiańskim, zobaczycie. Zaproście Jańczyka, ostatnio strzelił gola, Bielecki, dobra. No Kuba też się pojawi na pewno. Dobra, słuchajcie, to mamy to.
Podsumowanie kolejki teraz jeszcze raz na waszych ekranach. GKS Katowice, Sandecja 0-0, Skra 1-0 z Zagłębiem Sosnowiec, GKS Tychy 3-1 z Wisłą, Odra Opole 1-1 z Rostowią, Stal 1-0 z ŁKS-em, Górnik Łęczna przegrywa 1-2 z Arką Gdynia, Chrobry 0-1 z Podbeskidziem, Puszcza 0-0 z Termaliką Bruk Betnieciecza, Ruch 1-1 z Choinżanką. Sporo remisów, tak teraz jeszcze sobie popatrzyłem, raz, dwa, trzy i tak dalej, i tak dalej. Następna kolejka. A nie, to czekaj, jeszcze inaczej. Następną kolejkę sobie zostawimy, zawsze się mylę. Tabela ligowa, na czele Wisła Kraków 13 punktów, drugi Ruch 12, Oczek tak samo jak Podbeskidzie i ŁKS. Niżej Termalika 11, Arka Gdynia 11, no i na drugim biegunie Chojniczanka 3 punkty, Resowia 3 punkty, Górnik Łęczna 3 punkty. Jedenastka kolejki, to myślę, że zawsze wszystkich też ciekawie interesuje. Na bramce Kuchta, to jest bramkarz, no tak jak wspomniałem już, Bielu, sorry, ale może następnym razem. Lewa obrona Wołkowicz, dalej Mesjasz, Wrona, Sitek. Piękna akcja, tutaj asysta do Bilińskiego, nie mówiliśmy o tym chyba, ale zajebista ta akcja była. Pomoc Łapiński, Janusz Gol, ale. No, on w Łęcznej grać potrafi, jak widać. Poczobut, dobry mecz z ŁKS-em. No i Hajdary, tu nie będę uprzedzał, ale świetnie zagrał. Kamil Biliński, bramka piękna, no i miejsce w 11 kolejki. Tak samo jak Daniel Rumin, którego próbowaliśmy zaprosić, może następnym razem się uda i tutaj Daniel do nas zagości. Jeszcze jestem wam winny pokazania jednej rzeczy, która będzie miała miejsce właśnie teraz na waszych ekranach, czyli kozakiem kolejki został Omran Hajdary z Arki Gdynia. Pierwszy raz tak pokazujemy na żywo, potem to pójdzie w internet. No i myślę, Bartek, że chyba się zgodzisz, nie? Tak, dobry występ, dobry tydzień, bo on już zresował, zagrał świetne spotkanie tutaj w Łęcznej, poprawił, potwierdził, także udział przy dwóch bramkach, pierwszego strzelił, drugi tam napędził ten atak, asysty nie było, no bo tam jeszcze przebitka, no ale zrobił robotę. Następna kolejka, czyli typowanko ligowca, jak zwykle nie trafiamy w wyniki, ale się pobawimy. Chojniczanka zagra z Górnikiem Łęczna w piątek, będziemy na tym spotkaniu, potężny vlog się szykuje, także szykujcie też swoje odbiorniki, ja tutaj patriotycznie postawię dwójkę. No mnie Maciej Gostomski przekonał, także wierzę mu, że wygrałem. Okej, okay, czyli odważnie, obaj mówimy, że Górnik wygra to spotkanie w końcu. ŁKS Łódź, Ruch Chorzów, no turbo ciekawe to widowisko, ale jednak powiem ci, że chyba ŁKS. A ja powiem Ruch. Czyli nie remis, okej. Okay. Podbeskidzie Puszcza. No Puszcza, Podbeskidzie już wygrały u siebie ze Skrą, a Skra to podobna jest do Puszczy, tak? Można tak powiedzieć. No, ale może jednak Podbeskidzie. Może jednak Podbeskidzie, dokładnie. Wisła, Skra, no to może jednak Wisła. Tak, tutaj już Skra chyba nie da rady w kolejny raz rzędu. Zapraszamy oczywiście do waszego typowania w komentarzach pod tym filmem, nie na czacie, bo zależy nam też na komentarzach pod filmem, więc zapraszamy, też zależy nam na łapkach w górę, mamy 80, nieźle. Także brakuje 20 do stówki, ale widzę, że już trochę publiki ubyło, więc nie dobijemy. Może później pod filmem łapki w górę poprosimy. Brukbet Termalika, Stal Rzeszów. Myślę, że ofensywne, ciekawe widowisko. Nie wiem, stawiam remis, ale tu może być tak naprawdę wszystko. Ja powiem Stal. Dużo dwójek teraz mówisz. Dobra, Arka Gdynia, Odra Opole 1. No tak, to tu szana gospodarza, żeby chyba. Zagłębie Sosnowiec, Chrobry Głogów 1. Ja chyba jeszcze nie dam żadnego remisu, także tutaj powiem remis. Resowia GKS Katowice powiem 1. Ojeju, Gieksa. Okej, okay. No i Sandecja GKS Tychy, remis. No tak, no Sandecja nie może pasty przerwać. No. To byłoby niefajne, także niech kontynuują. Dobra, i jeszcze Bartek, Fortuna, Fantasy Pierwsza Liga, przepraszam. Zaczynamy od składu twojego. Nie wiem, czy ty wiesz, co ty tam miałeś, ile punktów zdobyłeś. Nie robiłem podliczeń, ale... To zaraz ci powiem. To już jest na ekranie. Znaczy, łącznie ci nie obliczę, bo mi się teraz nie chce, ale Bielecki 3, Michalski 1, Prokić 4, Duda 1, Pirulo 4, Rumin 7, Mesanowicz 1, Poznar 2. I no ja tu nie zrobiłem zmian, bo błąd nie grał, tak, Szur nie grał, także tutaj gdzieś to mi
nie zapomniałem odświeżyć, ale dzisiaj porobiłem transfer, między innymi Fernandez z Wisły się u mnie zamawiał, także już następna kolejka to będzie rehabilitacja. Okej, okay. Wołkowicz 8, Adamczyk 2 i Machowski 3, to są twoje punkty. No, ale dobrze, tak, że Wołkowicz na rezerwie, tak, czyli się nie liczy, ja chyba wtedy czy się liczy, nie wiem. Wiesz co, to się do końca tego nie znam. W każdym razie i tak masz więcej niż ja. Bielecki u mnie 3, Gruszkowski 1, Grolik 2, Szeliga minus 1, bo co? Bo nie grał, czy czerwoną? Ja też do końca nie wiem. Samobuja strzelił. A, okej. Okay. Marczuk 6, Michalik 2, Adamczyk 4, Pirulo 2, Pawłowski 2, Szczepan 2 i Żero minus 1. No to mi się trafiło. Dwóch tych... masz w składzie dwóch, którzy strzelili gole, tylko nie do tej idei. Szeliga i Żero, no. Wójtowicz. Trafiony, zatopiony. Wójtowicz. Ten Adamczyk trochę rozczarowuje. Tak. Ja no go sprzedałem tam w końcu. Aha, okej. Okay. I jeszcze frekwencja na koniec. Szósta kolejka w pierwszej lidze. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o liczby. GKS Katowice, Sandecja. No tak, nie będę czytał każdych może meczów. GKS Tychy, tutaj była ładna frekwencja, 5700. Maciek tam, widziałem, że zaczepił, czy tam odpowiedział Maćkowi prezes GKS-u, że to nie była wcale tak niska frekwencja, jak tam Maciek opisywał, bo chciałby więcej. No i co tam jeszcze? Stale, UKS prawie 3500. No i ruch jak zwykle. No i ruch z Chojniczanką 7800, o troszkę więcej niż ostatnio w meczu z Górnikiem Łęczna. No, także myślę, że no w tej kolejce mniejsza frekwencja, bo nie było Wisły Kraków, tak? Okej, okay. No i co my jeszcze mamy? Tyle chyba. Wszystko ogarnięte, proszę Państwa. Widzimy się w Chojnicach. Zapraszam serdecznie, widzimy się w Stężycy, ale to może nie z Wami, bo Wy oglądacie pierwszą ligę. Także kto jest gdzieś tam zborów tucholskich, to zapraszamy do Chojnic. Będziemy tam biesiadować i się cieszyć i oglądać mecze pierwszoligowe. Za dziś dziękuję bardzo serdecznie, Bartosz Sabaj. Dzięki bardzo. Michał Grzyckiewicz. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wszystkim patronom, wszystkim wspierającym. Jak będziecie chcieli nas pomóc, to wiecie jak. I też psiaki do adopcji są. Trzymajcie się.